Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na kolejnym już turnieju Title Tuesday. Dzisiaj robię 8 punktów. Proszę tutaj, to się kameruje. Oświadczam, że dzisiaj robię 8 punktów. Full focus. Dzisiaj miał być broda w ogóle, ale no zapracowany jest chłopak. Ciężko go tutaj namówić. Bardziej mi pasowało, żeby on streamował, bo ja tutaj tak prosto z piłki przyjechałem. Czy będę komentował grę Janka na turnieju Lichess? Nie wiem, co chodzi. Ten turniej o tego Bitcoina to jest w ogóle kontynuacja turnieju. Ja nie wiedziałem, że on już się gdzieś tam zaczął i że on będzie kontynuowany, więc w ogóle nie wiedziałem, że Janek tam gra. I nie wiem nawet jakiego nicka ma na Lichessie. Dzięki Tom Draug za suba na poziomie pierwszym. Dzisiaj na streamie ogłoszę później niespodziankę. Taką dla widzów. Ale to jeszcze nie teraz. Tak, broda pewnie gra. Wow, dzięki Typ Lumis za suba już 8 miesiąc. Typ Lumis. Będziesz jednym z ludzi, których może interesować ta niespodzianka, która zostanie ogłoszona później. Czy dzisiaj akcja kubkowa będzie? Nie, dzisiaj... Znaczy, coś ogłoszę później, ale to... Mówię, to później. Tata Steel... Tak, jeżeli dzisiaj zrobię 8 punktów, to będę... komentował przynajmniej pierwszy dzień Tata Steel w sobotę. Tak możemy się umówić, bo nie mam tego w planach, ale jak zrobię dzisiaj te 8 punktów, to w sobotę odpalę streama. Jutro też będzie stream, ale o tym właśnie jeszcze później. Witam Twins M, witam TheAlvin.pl. Nie, ta niespodzianka to nie jest ognisko integracyjne. Nie wiem, chyba to samo pytanie na YouTubie i Twitchu padło. Nie wiem, czy to ta sama osoba. Pewnie tak. Dzięki, MJ. Fajnie, że jesteś. Niespodzianka, kod wbił GMA? Też nie. Ta niespodzianka będzie dotyczyła przyszłości, a nie przeszłości. O, dzięki Dijkstra, że jak zrobię 9-11, to nazwiesz syna Zbigniew. A jak zrobię mniej, też powinieneś go tak nazwać, to swoją drogą. Dzięki Tom Draug. Dzisiaj będzie dobrze. Patrzcie, mam 2820. Dzięki Miłosz za suba. Szachowe mikstury. Dzisiaj jakieś szachowe mikstury by się bardzo, bardzo przydały. Generalnie... No widzicie, 2820 wbiłem. Z takim rankingiem to chyba jeszcze ani razu nie startowałem w Title Tuesday. Chyba najwyższy. Wyższy jeszcze niż tydzień temu. No ale wiemy, tydzień temu zacząłem z 2800 chyba tam 5 i spadłem na 2750. Po czym off-stream znowu nabiłem ranking. No i zobaczymy, jak to dzisiaj. Nie no, na brodzie nabiłem tylko... na brodzie tylko 6 oczek nabiłem wczoraj, więc niedużo. 2814 miałem jak z brodą. Zagrałem wczoraj mecz. Czy Dubow coś jeszcze osiągnie w świecie szachowym? Ciężko powiedzieć. Ale raczej mu nie wróży jakiejś świetlanej przyszłości. Stary już się robi. Tak, Botek. Taki mniej więcej mam system właśnie. No, na Twitchu macie komendę symultana kolacja, to są akcje wośpowe, więc zachęcam wszystkich do zapoznania się, może ktoś chce zagrać symultanie. Kolacja tam już jest cena wywindowana trochę tak na taką abstrakcyjną, ale i tak dla zasady dałem. Dziękuję, Jakub. No wczoraj z Brodą jak grałem ten mecz... Nie graliśmy najlepiej. To nie był poziom taki, jakby nasze rankingi sugerowały. No ale udało się zwyciężyć.
Dzisiaj nie mogę grać tak słabo jak wczoraj. Jak będę grał tak jak wczoraj, to nie zrobię 8 punktów. Partię z brodą z wczoraj mam pokazać. Teraz nie za bardzo jest na to czas. Może jutro bym to zrobił. GeoGuessr zamiast szachów? Nie, takie... Dzisiaj jest Title Tuesday, ewentualnie po Title Tuesday coś może jeszcze będzie. A jutro jest taki stream specjalny. W sumie mogę już teraz to zapowiedzieć. Jeżeli jest jakaś chętna osoba, która od co najmniej 3 miesięcy jest albo zielonym ludkiem na kanale YouTube PZ Szachu, albo subskrybuje na Twitchu od 3 miesięcy co najmniej, lub też jest moim patronem, to z taką osobą jutro mogę na streamie przeprowadzić lekcję szachów, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jeżeli nie, no to nie. Ale może ktoś taki się znajdzie, godzinkę możemy przeanalizować na przykład jego partię i wskazać jakieś słabe punkty tej osoby. Więc jak tutaj są takie osoby zainteresowane i od co najmniej 3 miesięcy wspierają właśnie przez któryś z tych kanałów moją skromną osobę, to jest taka opcja, żeby jutro się ustawić na trening. I wtedy nawet byłbym w miarę elastyczny, jeśli chodzi o godziny. Będą to godziny wieczorne, ale to może być zarówno 19, jak i 21. Jaka cena kolacji? Cena kolacji... Zaraz mogę sprawdzić. Jaka jest cena kolacji? No, ale tam chyba było 2075. Nic się nie zmieniło. Tak, nic się nie zmieniło. Patrzcie, tak to wygląda. Ale fotę idealną wybrałem, musicie przyznać. Do kolacji. No, a to... A, to w ogóle... Kiedy to się kończy? To jutro się kończy w ogóle o 16. No, 21 godzin do końca. To może jeszcze coś pyknie w ostatniej chwili. Zobaczymy. Ja mam słabe same punkty. O, Tadek Nudel się już zgłosił jako chętna osoba do lekcji, na jaki nikt inny się nie zgłosi. Kto wie, może jutro nawet gdyby były dwie chętne osoby, to może by się udało przeprowadzić dwie godzinne takie konsultacje. No, nie ma sprawy, Miłosz. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie ma czegoś jak za niski poziom na streamka, to wiecie. Po to są lekcje, żeby się uczyć, nie? Witam, Krzysztof Papuga. Szybkie zadanka przed Title Tuesday. Szczerze mówiąc, wolę oszczędzać siły, bo tak na piłce tak mało dzisiaj zjadłem i na piłce aż na tyle się słabo poczułem, że musiałem iść kupić na recepcję w hali batona. I teraz wolę chillować, szczerze mówiąc. Tak, jutro lekcja online. Na nie wiem o której start. Prawdopodobnie o koło godziny 20. No wrzucę zapowiedź, więc będziecie wiedzieć. Mam już jednego chętnego, tatka. Jeżeli tatku jesteś chętny, to pisz do mnie na Messengerze najlepiej. Albo na Instagramie. Musisz się do mnie dokopać. Bo łatwiej tobie się dokopać do mnie niż na odwrót. Dzisiaj Hikaru nie gra, wiecie? Patrzcie, nie ma na liście Hikaru. Możliwe, że jest w podróży, że skończyła mu się kwara i widzicie, nie gra dzisiaj. No dzisiaj mam póki co wysoki startowy, 28, patrzcie. Tydzień temu miałem 60, a teraz będę miał w 41. No dzisiaj to jest, idealne są warunki, żeby zrobić te 8 punktów, no. Dzięki, Marin Cucu.
za życzenia. A, jest już w domu Hikaru. Ha, i gra w tym turnieju, tak? Agatmatora. No właśnie, tam jest turniej o Bitcoina. Gdzie Broda? No Broda może za tydzień znajdzie czas. Muszę go jakoś zmotywować do tego. Zawsze znajdzie jakiś powód, żeby nie zagrać Title Tuesday. No dobra, no to jak dzisiaj... Aha, dlatego mam taki wysoki też startowy, tak? Nie tylko dlatego, że ranking podniosłem, ale kilka osób na pewno odpadło przez ten turniej o 20 na Liczesie. Nie wiem, ile ta arena na Liczesie ma trwać, ale jeżeli ona jeszcze będzie trwać, jak ja skończę tutaj Title Tuesday, a chyba o 20 na Liczesie startuje ta arena, to się tam przeniosę i może sobie popatrzymy na jakieś partie tam. O, w sumie, za ile teraz Bitcoin? 170 tysięcy złotych jakoś jest? Tam jakoś pikuje w dół. Pikuje. Więc może popatrzymy. A, Janek też podobno gra, tak? No dobra, Tadek, no jak masz dzisiaj urodziny, to wszystkiego najlepszego i na pewno jutro już możesz zarezerwować czas około godziny 20 na lekcję tutaj na streamie. Przygotuj jakieś partie swoje i odezwij się do mnie. Kto ostatnio wylosował kubek? To chyba jakiś Mariusz czy Mateusz. Napisałem w komentarzu pod poprzednim streamem. Jest zwycięzca kubka z zeszłego tygodnia. Czy myślałem o zmianie figurek albo kolor szachownicy? Nie myślałem. Ten kolor mi się bardzo podoba i to nie chodzi o figury czy szachownicę, tylko o osobę, która operuje tymi figurami. Wystarczy nie grać jak baran i będzie to 8 punktów. No, grałem, Tomasz, na hali. Nie wyglądam na zmęczonego. No właśnie, jestem zmęczony i to bardzo. Szczerze mówiąc, już wcześniej o tym mówiłem, że poczułem duże zmęczenie. Czwarty dzień rzędu grałem w piłkę. Jeszcze wczoraj siłownię dorzuciłem do tego. Robię taki mega zdrowy styczeń. Bez spotkań organizacyjnych. W miarę się kontroluję z żarciem. No i... Siłownia wróciła od wczoraj właśnie. A, nie wiadomo pod jakim nickiem gra Janek. No to świetnie. To ciężko będzie mu kibicować. No może Polish Fighter, ale bym się nie zdziwił, gdyby to był inny nick, bo... No, na Liczesie można grać incognito i na miejscu Janka bym tak robił, żeby ćwiczyć sobie debiuty, będąc w miarę niezauważonym. Nie widziałem ostatniej partii Howella w poprzednim Title Tuesday. Fatalny kolor szachownicy ten jest? Serio? Nie podoba wam się? Ej, mi mega się podoba. Nie wiem, o co chodzi. Title Tuesday, pytasz kiedy? No. Frogit Panze Granadadier, coś tam. Za 3 minuty już. Macie tutaj licznik. 2 minuty 53 sekundy. No, dobry kolor, właśnie. Też mi się wydaje. Tak, będzie ksywa Aje. No dobra, to w takim razie na jutro lekcja z dwoma widzami. Tadek Nudel i MJ. Zgłoście się obydwaj do mnie, tak jak mówiłem, na mediach społecznościowych. Gdzieś mnie odszukajcie albo na maila. Możecie też przez stronę zbigniewpakleza.pl i się na jutro ustawimy, żeby to jakoś to wyglądało. I przeprowadzimy 2 treningi z widzami.
No właśnie, full focus, kontrola czasu i oro. No, tak jest plan. Ale wiecie, a potem potrafię się rozgadać i plan idzie się kochać. 42 startowy mam. No będę miał gdzieś 45 pewnie. Jaki dziś cel? No cel taki jak zwykle, 8 punktów. Na pewno nie grać w tak kompromitujący sposób jak tydzień temu. Grałem chyba kiedyś z Gotamem, ale nie mam pojęcia jaki mam wynik. Motyw lodowaty morze jest fajny. Dobra, 1,5 minuty. Ludzie, początek jest najważniejszy, bo tydzień temu od początku się męczyłem i tak naprawdę nie wszedłem. Chyba tam dwa razy byłem w turnieju na ponad 50%. No, to było żenujące. Czemu nie będzie streamowanego Tata Steel? Brak czasu to jest główny powód. Ten turniej jest po prostu za długi. To jest 13 rund i partie tam trwają po 6 godzin i więcej czasami. O, 48 mam startowy. Ale na niektóre rundy się odpalę. Na Magnusa na pewno. No jak dzisiaj zrobię 8 punktów, to w sobotę też na pierwszej rundzie się odpalę. Na Tata Steel. Dzięki Olo, pozdrawiam również Sydney. Dobra, mam się nie rozpraszać na donaty w trakcie gry. No postaram się. Kurczę. Coraz większa presja w tym Title Tuesday. 100 kciuków w górę na początek, widzowie. Czas to klucz. No wiem właśnie, muszę, kurczę. Jak gram off-stream, co z czasem naprawdę wygląda to u mnie bardzo dobrze. Zaczynamy. IM z Hiszpanii. Teraz wszyscy już wiedzą, co grać na Londona. To jest problem. Wszyscy grają to praktycznie. Już nie mogę na to patrzeć. No, tutaj w ogóle według kompa jest lepsza pozycja czarnych. Jakby co. No, ale przynajmniej czasowo wygląda dobrze. Jak, no, tutaj. A, i kong G4, tak? Kurczę, flag. Dobra. Jeszcze nie musi być na F2. A5 może zagrać. A tutaj w ogóle. Dobra. Tu. Hikaru gra jednak w Title Tuesday? Teraz chcę wziąć tu i gońcem tu wyskoczyć. Ale on tutaj mi chce wziąć. A nie mogę konie F3 zagrać? Czyżby on się tutaj... I co, dama H6, tak? On chce zagrać. Kurczę, flag. Dobra, no jak damę na H6 mu wyrzucę, to zawsze jest jakaś korzyść. Chyba. Teraz mu tutaj mi wisi. Ale mam ideę. Zaraz po tym. Zagram tak. Weźmie mi hetmanem. Ja wezmę.
Potem H3 i po czarnych polach go będę jechał. Oj, tym wziął. To ta idea już jest nieaktualna. No to ciekawe, że tym wziął. Kurczę, no idea dalej jest aktualna. Nie, no dobra, nie będę pałacować. No co, on musi być na F2. Na czym on myśli? A, goniec A6 ma. Nie widziałem goniec A6. No ale goniec A6 nie jest dobre, no. Dlatego tego nie widziałem. A, wieżą miałem chyba bić. Teraz tutaj chcę przejść i tu. No więc tak muszę zagrać, żeby to pole mu zabrać. A, już naciskam tu. Jak on tu weźmie, może wieżą wezmę. Bicie wieżą jest ciekawe. Wygląda dziwacznie, ale może być dobre. Okej. Okay. Dobra, tak i tak. No dobra, no wezmę ci. I co na to chcesz grać? Linię A chcę sobie otworzyć. Na to wezmę wieżą. Tu już stoję bardzo dobrze. Goniec jest wyłączony z gry. On tutaj powinien się próbować przerzucić, ale to musi teraz. Tak, to jest pewnie najlepszy ruch teraz. Mogę wziąć tutaj. Aha, on mnie na końcu tu chce wziąć. Kurczę, flag. Tam, tam. Na H3, ja wezmę na A7 i cofnę się potem hetmanem. Na F2. Goniec G4 pewnie zagra, znając życie. Ale tu mam hetman D4, wszystko ładnie bronię. Hetman F5, wieża F1. A, tu. A to hetman F2. To jeszcze lepiej. Bo teraz po hetman to wieżę tu postawię. Chyba. Ma to sens, co ja mówię? Chyba ma. Jejku, ale mam piękny czas. Jak nie ja? I co? Nie mogę tu? A, hetman H5 jeszcze ma. Dobra, bo się podjarałem czasem i zaraz wiecie, co będzie. Aha, tu mi chcę wziąć. Kurczę. Dobra, defense. Nie dawać mu kontry. Wieża B8 to B4, a wieża A8 to też B4. Tu się ładnie pobronimy. Okej. Okay. Patrzcie, wszystko po czarnych polach ładnie ustawiam. Żeby nic mi tu nie mógł zrobić swoim gończykiem. Mogę podsunąć pionki, ale nie wiem, czy to dobra decyzja jest. Na 0,4 robił ruch. I teraz panikuję i wygram na czas. Ajajaj, niestety nie. No. Pod kontrolą. Dość łatwe zwycięstwo. Kontrola czasu, kontrola pozycji. Kurczę, no. I tak każdą partię po prostu zagrać się Zbigniewie. Dobra. Do pewnego momentu, zauważcie, też się ograniczałem z rysowaniem czegokolwiek. Dopiero jak już miałem lepszy czas, to zacząłem wtedy, wiecie, coś więcej rysować. To była dobra partia. W porównaniu do tego, co było tydzień temu, to w ogóle duży przeskok jakościowy. Dobra, mam jeden punkt. To jest ważne, 100%. Teraz jeszcze 7. O, dobry time management. Też mi się tak wydaje, że było
Okej, okay, no ale to pozycja była taka, gdzie no bicie pionkiem E moim zdaniem było strategicznie. To był jego błąd. A, złą klawiaturę. Tutaj chyba, ale po biciu pionkiem miałem taką ciekawą ideę. Zagrać tak, parcie ma problem ze skoczkiem. Nie może bić skoczkiem, bo goniec G5 i figura tutaj zginie. A jak zbije hetmanem, to chciałem zagrać... Aha, bo teraz nie mam gdzie wieżę odejść sensownie. Może nawet jakoś tu? Nie no, oddanie jakości to głupota. Chciałem tutaj gońca potem postawić i tego króla jakoś niepokoić, ale to chyba byłoby frajerskie z mojej strony. Nie mam gdzie wieżę dobrze odejść. Tak chyba. Potem H3, ten skoczek jest tutaj trochę dziwny i gońcem tu, ale to za wolne by było, za wolne. To dobrze, że nie wziął pionkiem G, bo jeszcze by mi taki pomysł do głowy wpadł. Partię z takim czasem oglądamy rzadziej u mnie niż Zaćmienie Słońca, Franek napisał. No coś w tym jest, ale dzisiaj full focus i będę kontrolował czas. Taki jest plan. Mam sobie wyobrazić, że gram z brodą. To nie jest dobry pomysł na zmotywowanie mnie. Dzięki Mr. Dave 1919 za Prima. Nie no, analizy komputerowej DRIS nie odpalam i w ogóle nie polecam ludziom poniżej rankingu tam 2200 analizować partii z komputerem. Chyba, że jakieś są dymy i trzeba sprawdzić jakieś konkretne warianty. To jest na tyle spokojna pozycja, że raczej idee są ważne, a nie jakieś tam analizy komputerowe. A dokładność mam sprawdzić. Dokładność była moim zdaniem duża. Stawiam, że miałem... Nie no, dobra. Potem była dziwna pozycja, więc... Tak, czarne stały lepiej na początku, no bo to sam debiut. To po prostu ja we wszystkich debiutach biały mi stoję albo jest równa, albo ciut gorzej, a czarny mi stoję wręcz bardzo źle. Więc to jest taki mój punkt wyjściowy w tych partiach. Niestety, często. Zdarzy się tak, że przeciwnik coś tam, wiecie, jakiś przypał zrobi, ale to nie często. No. Kiedy ta runda następna? Nie wystartowała chyba, co? Żeby nie było przypału. Tutaj macie też po lewej wam się wyświetla info o szkoleniu. Bo nie mam czasu wam odpowiadać. Okej, okay. Z jakimś Płotkinem gram. Kanadyjczyk. Słynny Hetman B6. Nie, to już jest błąd według komputera. Bitka i E5. Grałem tak z Badurem, miałem wygraną nawet. Jak zbije, to są dymy. Jak zagra D5... Dobra, i tutaj biały stoją lepiej, tylko nie pamiętam w jaki sposób. Powinienem pamiętać. Goniec G4 tu jest opcja na pewno. A mam lepszy czas, to jest plus. Tu? Może konia 6 miałem grać. Tak, miałem grać konia 6. Ale ze mnie jest frajer. Dobra, może nie jest tak źle. Bierę. Będą dymy. Proszę zapiąć pasy. Roszada pewnie nastąpi. Dobra. Teraz jak
Co by tu zagrał? Tal. Szach i roszada chyba. To będzie dobry wybór. Chyba od tego pionka ważniejszy jest bezpieczny król. No, szlak, wieża C1 tam jest. Ajajaj, źle zagrałem w takim razie. Miałem nie oddawać tego piona. Mogę cofnąć? Ojojojojojoj. Tu, tam. Tu? Nie wiem. Mam piona więcej, ale on ma aktywne figury i ma parę gońców. Jednak trzeba było tak zagrać. I nie wpuszczać mu tu wieży. Ta wieża jest takim bardzo uciążliwą dla mnie figurą. Zmaściłem na maksa. Dobra. Skoczek na B8 ma problemy. No na A6 będzie mógł wyjść, ale on na A6 stoi fatalnie, no. O, i po tym co? A. No, no. Nie widział wieża F3, to na pewno. Ale przez przypadek może mu się zgadzać. Tu i tu, no. Zgadza mu się niestety. Ale tak mogę zagrać. Fajnie, że ten goniec w razie czego tutaj będzie bronił, nie? A skoczek na A4 jest ograniczony przez tego gońca ładnie. A i znowu nie mogę wieża F3. Kurczę, flak. Aha, czas. Czemu się mówicie? Wow, 53 sekundy, ale ze mnie jest głąb. Właśnie, gońca może zbić. A! To by było na tyle, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Ojejku. Hello, hello, wieżyczka. Jak tam zdrówko? Jak zdrówko, wieżyczko? Ojoj. Ojoj. Przyfarciłem. Znaczy, no, pozycja była, moim zdaniem, dla mnie całkiem nie taka zła, no, ale...
Ale wiecie jak jest. Bierze E8. Na mata mógł mi zagrać. No koleś, no. Daj se siana. Ale mi zostawił wieżę na D7. To dobrze. 53 sekundy na C5 myślałem, które było głupie. Ale u mnie tak często to wygląda. Im dłużej myślę, tym gorszy ruch robię. Serio, tak jest i pewnie wy też tak macie. Jest zwycięstwo, jest 2-2. Styl trochę gorszy, aczkolwiek... Nie no, miałem nie oddawać tego pionka na B7, no. Tutaj. Miałem zagrać... No tak też się nie chce grać. Jest zwycięstwo. Kciuki w górę na YouTubie, drodzy widzowie. Patrzcie, 2 punkty, 200 kciuków. Jak, żeby były 3 punkty, musi być 300 kciuków. To jest taka zasada. Postarajmy się, żeby tak to wyglądało. Ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby z mojej strony te punkty nabijać. Muzyka w tle? No właśnie, muzyka w tle mi nie pomoże, na pewno. Więc... Co z tym biciem gońca było? No właśnie, tutaj... O to chodzi, że... Nie mogę tak zagrać. Bo gra mi tak, i po tym gra mi tak. A nie no, mogłem tak zagrać. Przecież po tym nie ma tak, bo gram po prostu tak. Dobra, no właśnie jakiś ociężały jestem. Widziałem kopnięcie, którego on nie widział i powiedziałem, że przez przypadek mu się zgadza, jednak mu się nie zgadzało. Chyba, że jest coś, czego nie widzę. No ale wisi mu hetman. Musi bić na D3. No i bije tu. Ale ze mnie jest osią, no. I wygrana była od razu. Tu. Najgorsze, że tyle myślałem nad tym i tego nie zaliczyłem. Skok nie wisiał? Jaki skok nie wisiał? Który skok nie wisiał? Kiedy? Gdzie? Co? Nie no, tu się wszystko trzyma. Nie wiem, o co wam chodzi. Broda nie ma czasu, bo ogląda po kryjomu. No to pewnie z relacji z Instagrama wzięliście pomysł. Fajne zdjęcie brody wrzuciłem na Insta. Widzieliście? W relacji? Na Stadionie Narodowym mu zrobiłem taki zamyślony. Poetyckie takie zdjęcie. Nie wiem, z jakiego hetman F6... Aha, nie było mata, no. Stresująca dla widzów partia? No, wiecie. Nie no, wieża F3 wygrywał. Najlepsze jest to, że oczywiście to widziałem po sekundzie, tak? I nie wiem czemu się przestraszyłem... W ogóle tu goniec mu wisi, bo gdyby goniec mu nie wisiał, no to nie byłoby fajne, nie? Tu i tu. I luzik, no. Dobra, było minęło. Najważniejsze, że wygrałem. Aczkolwiek gdybym nie wygrał, to bym się wkurzał na maksa. Broda pisał przed chwilą coś? Oj, dobra, gramy. Tu już nie przelewki. 2641, jakiś młody Brazylijczyk. U niego jest rano. Czy tam powiedzmy wczesne popołudnie. Ma więcej energii. Trzeba go Londonem tutaj utemperować. To poświęcenie na pewno nie jest dla niego dobre. Wiecie? Tylko pytanie jeszcze... Jak to wykorzystać? Kurczę.
Szczerze mówiąc, to nie wiem. Nie, dziwnie to wygląda, ale tak zagram. Aha. Kurczę, flag. Może tak muszę zagrać. O, żeby gońce mi nie wszedł na A3. I też pole B4 mu przy okazji zabieram, więc ruch A3 spełnił dwie funkcje. Tu zabieram pole i zabieram to pole, bo wieża tu kontroluje. A wiecie, że jak ruch spełnia więcej niż jedną funkcję, to jest na pewno w gronie kandydatów. Jest duża szansa, że jest ruchem dobrym. No dobra, on tutaj musi coś... I co, koń C3 chce grać? Może chcieć grać koń C3. No zobaczymy, potem pomyślimy. No, zagrał koń C3. Nie ma tu bicia? Oj chłopie, nie liczyłeś tego na bank. Oj, na końcu na F4 mi wisi. Tu. Tak, na końcu na F4 mi wisi. Nie będę rysował wariantów, bo jest przydługawy. Może tak zagram prymitywnie. Kurczę, nie widział goń C4. To jest najgorsze uczucie. Tam było koń A2 szach, koń bije A5, koń bije C1, koń bije C6, koń D3 szach i potem koń bije F4 i bicie na C6. Wiecie, o którym wariancie mówię, nie? Co, chce mi na A3 wziąć, ale będzie tu powiązane jak baleron. Nie chce mi się wierzyć, że to jest dobre. Kurczę, ale może być. Kurczę, on już ma 3 piony, to nie wygląda najlepiej. Tu chcę zagrać. A czasami tu. Ale tu to jest moja pierwsza myśl. No właśnie, dlatego spierdziulił. Zawczasu niestety. A tu jak ci zagram, chłopie? Chłopie. Dobra. Jejku, jaki czas fatalny. Kurczę, flak. Wieża B1 to nie był dobry ruch chyba. Po hetman A6 chce zagrać taki, żeby tu mi wisiało. No i wieżę uruchomić, bo goniec na D1... No wiecie, że nie stoi dobrze. Tak może? Kurczę, może niestety. Muszę coś powymieniać. A6 pewnie jakiś zagra. Albo koń... Nie no, koń A3 teraz nie może. Dobrze, czas się wyrównuje. To jest taki plus. Lufcik też by mi się przydał. Co, i dama C3 potem chce grać, tak? Niech się plącze tym heciem.
Niech się plącze heciem. Lepszy czas. Trala lilala. Hops. Koń. Tu. Ojej, tylko tu? Może tu? Kurczę, flak, może tu. A. Bez sensu. Koń C trzyma i tak. Kurde, koń D4 ma? Jazda na króla. On nawet nie wie, jak się nazywa teraz. Pyk i pyk! Cóż za kontra! Kibice wstają z więc, meksykańska fala, Zbigniew Pakleza wygrywa w zaskakujący sposób. Oh yeah! Ale go skontrowałem na tym krótkim czasie. Jest! 3-3. Oj! Ale te moje gońce tutaj zrobiły. Proszę państwa. No, no. Jak można z głębokiej defensywy przejść? Patrzcie, tutaj wszystko w parterze. Wszystko stoi źle, ale jest figura więcej. Co robimy? Wymieńmy. Jak mamy mniej przestrzeni, chcemy wymienić figury. Więc wymieniamy. Przewagi materialnej nie mam, bo mam figurę zatrzypiony. Teraz jego hetman stoi podejrzanie, więc chcę, żeby on się tutaj gdzieś plątał, wchodził pod motywy. No i teraz H3 w ogóle. H3 to był sygnał do ataku dla innych figur. Taka w ogóle trochę strata tempa tak naprawdę, jak się okazało, ale jest dobrze, jest dobrze. H3, E4, no i teraz tak, wieża E1 właśnie po to, żeby tutaj zagrać. Ten skoczek na C3, no nie za bardzo ma odwrót. Jeszcze czasami tu na rentgenie patrzę na E7, nie? Dlatego on zagrał wieżę E8. Tu jakby z skoczkiem by zbił, to ma problemy z pionem C4, aczkolwiek trzeba było zbić skoczkiem, bo nie mogę bić skoczkiem na C4, bo wieża C8 i skoczek jest związany, a jak biję hetmanem na C4, to mi na D2 wisi, nie? Ale tutaj byłem pewny na 99%, że mi zbije pionkiem i po wieża E3 klops musi odejść, a jak bije na D5, to od razu ma problemy z tym pionkiem. Goniec też patrzy tutaj i również atakuje króla, nie? I on w ogóle się nie spodziewał, że tutaj nadchodzi taka kontra. Ale tutaj go wyprztykałem. A czas był fatalny. Tak, teraz apeluję, tak jak Sun Tzu napisał, o 400 kciuków. No, póki co system się sprawdza, drodzy widzowie. Więc jak macie jeszcze jakieś kciuki w zapasie, to żeby były 4 punkty, to 400 kciuków by się przydało. Na YouTubie. No dobra. Udało się. On tam w debiucie się majtnął, no ale właśnie w blicu to tam komputer pewnie pokazywał coś typu plus 1 z hakiem dla mnie, podejrzewam. Może plus 1,5 w optymistycznej wersji, ale pozycja jest dość taka nieprzyjemna do gry, bo jestem trochę w parterze, ale na szczęście w takich pozycjach mam, znaczy na szczęście może, nie na szczęście, ale w tej sytuacji na szczęście mam doświadczenie w graniu takich pasywnych pozycji. No dobra, na razie jest dużo lepiej niż tydzień temu, to na pewno. Ale ładnie go skontrowałem, musicie przyznać. Uch, soczyście to wyszło. Tu, jeszcze otwieram sobie hetmana, te gońce tu patrzą. On wszystkimi figurami skupiony jest na skrzydle hetmańskim, prawda? Skoczek nie ma jak wrócić tam do skrzydła, tylko ma tutaj gończyka biednego. No i tutaj duże, duże problemy. Hetman B2, jeszcze jakaś desperacja, no i tutaj już nie ma obrony, bo wieża bije G7 grozi, tu już jakieś maty są na 100% nie do obrony, więc... Ładnie poszło. Czy puszczę potem Pakleza Good Defender? Kurczę, chyba tego nie mam. Gdzieś mi to wcięło. Tak mi się wydaje, że gdzieś mi to wcięło, Pakleza Good Defender. Ale mogę wam puścić coś innego, ale to zaraz, bo runda zaraz wystartuje. Kurczę, jakiś 2664. On musiał wygrać z jakimiś 3000 zawodnikiem Hindus. Oni zawsze są groźni. A musiał wygrać z jakimś 3000, nie? Bo ja gram z 2620.
On mógł grać nawet z jakimś właśnie topowym gościem. Gramy szczura paklezy. Kurde, zimno mi trochę w dłoń. Muszę wam powiedzieć. Jakoś tak nieogrzewane są te cele, niestety. Dobra, a może tu? Może wezmę tu i potem przepcham C5. Bo teraz przepcham C5, pozycja ma charakter zamknięty i ten skoczek na F3 on by poszedł na D2. A tak? Nie pójdzie. Dobra, do B4 się szykuje, to żadna tajemnica. Opóźnijmy mu ten ruch, chociaż konia 4 pewnie... Nie, konia 4 nie może, bo B5. A po B4 teraz patrzy na tego piona, o to chodzi, nie? Wieżą, dlatego mu opóźniam to B4, tak długo jak to możliwe. Niech tam zrobi jakieś ruchy, a wieża na C8 i tak się przyda, nie? Czajcie, o co chodzi. No właśnie, tylko tu on tym gońcem tu wyskoczy. To mnie trochę wkurza, szczerze mówiąc. Może zagrajmy na frajerstwo. Dobra. Gołęc G4 to G6. I czasami będę ściemniał, że F5 jest groźne. On teraz nie wie, czy ja chcę tu iść i do B5. A tak naprawdę ja chcę tu iść i skoczę G7 i do F5. Wszystkie figury na 8-7 linii. Dokładnie, dobrze widzicie. Proszę nie regulować odbiorników. No, dobrze, czasowo wygląda dobrze, ale pozycja jest takie plus 0,70 dla białego, plus 0,90 może nawet. Co on tak długo myśli? Może on chce jakieś poświęcenia tutaj robić? No, taki ruch jest ruchem takim, który się robi od razu. No tak, tu i potem chcę grać tu. To też logicznie zagrał. No. Aha, to chcę grać przez H4, tak? No dobra, se graj. Ja zagram tu i czasami mu pionka na F4 poświęcę. A jednak nie, bo on F4 sam zagra. Bardzo dziwnie gra typ. No ale dobra. F4 to on musi teraz zagrać. I gońca na C2 chce przestawić, tak? Cwaniak. Dobra. Zbiję mu tu. Jak zbiję pionkiem, to będzie miał króla słabego, a jak zbiję gońcem, to będę miał pole E5. Moim zdaniem on to kiepsko rozgrywa. Moim zdaniem on gra to kiepsko. Goniec C2 jest ruchem, który się robi w blicu od razu. Koleś. Ty, o co mu chodzi tutaj? Aha, jeszcze jak zbije pionkiem, to konie 4. Znaczy, jak zbije skoczkiem, to konie 4, a jak zbije pionkiem, to co? Nie no, bicie koniem tu jest chyba obowiązkowe. Nie no, ja wiem, że ma konie 4, trudno. Przeżyję. Dzięki za Prima, Marcin Z. No i co? Tu? Nie no, to musi być dobry dla mnie. Chociaż kurczę, na E6 mi się właduje zaraz. Kurczę, flag. Źle chyba zagrałem. A, tu to luz chyba.
Aha, i wieża E1, drugą zagra. Koń H5, koń H5, koń H5, koń H5, koń H5, głupie. Nie, koń H5 nie głupie. Nie, koń H5 głupie. Aha. Kurczę, flag. Czas! Zbigniewie! Ja pionka na D4 chcę oddać, jakby co. Jak goniec E3. Co to jest? Hetman G5 ma. Wow. No a co jak tak ci zagram? A wieża F6 ma. Niech go szlak. A tu? Ojej, nie, źle zagrałem. Ale się sfrajerzyłem. Źle zagrałem. Źle zagrałem. A, primowa zrobiłem debilnego. Nie no, koleś zagrał słabą partię, a ja zagrałem jeszcze słabszą. Kurczę, no tutaj było dobrze, no. Ale kurę, goniec G6, że takie kopyto znalazł. No Hindusi są znani z tego, że taktyka to ich drugie imię, można powiedzieć. Kurczę, flak. Tutaj to już jest lipa. No to mu się kopyto znalazło niesamowite, no. Goniec H6 i goniec bije G6. No to jest nie do zauważenia w blicu. Powiem nieskromnie. No tutaj się wydawało być dobrze. Może po tym zagrać coś innego. Odejść gońcem tutaj. No tak, odejść gońcem na G7 po prostu. Nie sądziłem, że te czarne pola będą tak istotne, a można było tak zagrać. Goniec by mu to wisiał. Tak, no tak trzeba było zagrać. Goniec G7 i tutaj czarne są co najmniej równe, moim zdaniem. I potem hetman E7 i na tego skoczka naciskać. Co analizę chcecie? Dobrze, włączę wam analizę. Dzięki, Dariusz Biskup, za donata. Gońca nie mogłem zbić, to zaraz wam powiem dlaczego. Gdzie tu się klika analizę? Tutaj, tak? Dobra. Dokładność 85%, ale to dlatego, że wiecie, w debiucie pewnie. No dobra, tutaj jest minus plus 1,3. Myślałem, że jest plus 0,7, plus 0,9, tak jak mówiłem. No ale tutaj zaczął robić moim zdaniem serię dziwnych ruchów. No właśnie, no i patrzcie, jest plus 0,50. Goniec F6 najlepsze, bicie koniem najlepsze. No i koniec 4 i pewnie goniec... Hetman E7 jest najlepsze. Kurczę, flak. A tu pewnie hetmanem trzeba bić. Nie, skoczkiem jest dobre. A, hetman dwa pytajniki. Tutaj miałem koń E4 na przykład. Kurczę, koń E4 chyba tu mam. I potem mogę być hetmanem. Dobra, te dwa pytańki trochę przesada, bo jak ocena spada z 70 dla mnie na 50 dla białego. A najlepszy ruch jest jaki? Koń E4 jest, właśnie.
Ale się sfrajerzyłem. I o to chodzi, że po takim ruchu biję tutaj i potem biję sobie heciem tu i wszystko jest cacy. I tu mówi się, ojejku, konie 4. Ale ze mnie jest baran. Dobra, no właśnie, zagrał tu. Hetman E7 jest dobre. Koń D4 jest dobre. I po tym... Ty, to goniec G6 nie przechodzi jednak. No great move i co? Król H7. To co tu trzeba zagrać? Hetman G4 jeszcze myślałem, ale hetman G4 to wieża F6. Hetman G4 to wieża F6. To co tu trzeba zagrać? No bez jaj. To jest plus 0,12, ale ja nie widzę ruchu. No tylko hetman G4, tak? Ale hetman G4 moim zdaniem nie przechodzi. Skoczek H5? Aha, i po tym skoczkiem się zasłonić. Jezus. Tak, po król H7 jest od razu przegrana. Koń H5 i koń G7. I to się trzymało. To nie było trudne, niestety. Koń H5, no. I co? Po tym... Koń G7, no i tu jest ocena, wiecie, no równa, tak? Ale równa z takim królem. I na takim czasie to by się nie grało super przyjemnie, aczkolwiek... Zaraz wieżę powymieniam, mimo że będzie luz, nie? Ale może mi tutaj czasami zbić, na D6 mi wisi. No ale była szansa, no szkoda. Ksywa pyta, czemu on widział ten ruch skoczkiem. No nie wiem, Ksywa, no bo jesteś dobrym defensorem. No może ja nie jestem tak dobry w defensywie, jak mi się wydawało. Ej, kurczę, flak. Brody nie ma dzisiaj. Broda może zrobi jakiś inny stream w tygodniu. Mogę wam za to filmik o brodzie puścić. Instead of being little and green, I wear suits and I'm awesome. I'm your bro. I'm Broda. And tonight... Zawsze mnie to bawi, jak to oglądam. I to tak pasuje do brody jeszcze, to jest dobre. To tak pasuje do brody. Kurczę, no, ale zmaściłem, no. Pozycja właśnie po debiucie to wiedziałem, że była zła, ale zaczął ją grać tak bez pojęcia, no z plus półtora zjechał w parę ruchów w zwykłej pozycji, tak? Nic się nie działo, bo w ostrej pozycji można zrobić babola, jak widać zresztą na załączonym obrazku, ale no w spokojnej pozycji tak w parę ruchów zjechać z plus półtora do minus 0,7 to trzeba się postarać. I on to zrobił dosłownie w 5 ruchów. Jest przerwa mała w turnieju, wiecie? Po czwartej rundzie zawsze jest taka dwuminutowa, trzyminutowa gdzieś przerwa. Spodobał się filmik, widzę, tak? To dobrze. Dobrze, że się spodobał. A gdzieś ten filmik z Magnusem mi się zgubił. Może go znajdę i kiedyś dołączę z powrotem. Nie, nie, nie ma rundy. Nie straszcie mnie. Kurczę, 3-4. Szkoda, no. O, Timur Garejew gra. Teraz muszę się skupić, bo ja po porażce zawsze gram najgorsze partie. W którym momencie ja tyle czasu też straciłem? To było takie, że miałem przecież minutę więcej, nie? I chyba w tym momencie zacząłem po hetman E7 zagrałem jeszcze szybko i potem zacząłem myśleć długo, no. No, ale czas to element gry.
Nie no, no ale budyń 105, wiesz, ty zjeżdżasz w jeden ruch z plus półtora do minus półtora, ale to jednak był zawodnik, który miał 3 z 3. Jakiś mistrz FIDE z Indii, pewnie w przyszłości IM albo GM, więc jemu nie powinny się zdarzać takie rzeczy. Analityka gospodarcza, nie mam pojęcia, o jaką akcję Neymana ze Słowikiem chodzi. Generalnie tego typu ludzie mnie nie interesują. Ja już chciałbym zagrać kolejną partię, bo tak oczekiwanie jest najgorsze. Nie, to Dariusz N, to nie jest tak, że ja się mega przejmuję, tylko no, to już jest kolejny Title Tuesday, gdzie wypuszczam pozycje, których nie powinienem w ten sposób na pewno jej wypuścić. Aczkolwiek, dobra, no Goenz bieg G6 to moim zdaniem jest do przeoczenia. Pewnie 95% arcymistrzów by to przegapiło. Mistrz FIDE z Australii. Nie, Nowej Zelandii, sorry. Tu się majtnąłem. Tam jakiś... Co to jest, jakaś teoria, że on tak szybko gra? No, najprawdopodobniej tak. Tu mi będzie grał. I co mam na to zrobić? Wziątka, wziątka E4. O, to jest pomysł. Pozycja jest równa. Pewnie jesteście zszokowani, że nie mam przewagi po debiucie. To, że równa, to jeszcze nie jest wielkie zmartwienie, ale to, że jest tak wysuszona, to mnie trochę bardziej martwi. Co on G4 chce grać? No, może grać G4. Może ja miałem zagrać G4? Ja miałem zagrać G4, no. Mogłem tak zagrać. Chociaż to jest ryzykowne, takie G4 granie. Ja to G4 nie do końca mi się podoba. Dobra. Ruchy nie są tego, żeby się podobać, tylko żeby je robić. Bo na E5 zawsze mam goniec F5, taką ideę. No, koleś. Koleś. Ty chytrusie, a tak jak ci zagram, to co? Mam lepszy czas, to jest ważne, bo tu jest taka cisza przed burzą. Jak tu się pootwiera ta pozycja, to zacznie dymić na maksa.
H5 może. Kurczę, i zagrał H5. Chciałem powiedzieć właśnie, że H5 mega ciekawe. I wziął i zagrał, żeby po biciu F5 zagrać. Nie widziałem tej idei. Kurczę, flak. No dobra, no przecież się nie rozpłaczę w tej pozycji. Bierę. No F5, tak? Nie po to grałeś H5, żeby F5 nie zagrać, chłopie. A najpierw tu to chyba jest niedokładne, bo tutaj ci zagram. I co, i G3 chcesz grać? Dobra, olać G3. Olać G3. No teraz to właśnie tam ci wchodzę gdzieś i... Czy to bez znaczenia, że ci tam wchodzę? Może na F5 kontrofiara, co? I dymy. Ojejku, jakie dymy. Tu i tam. Dobra, co mi tam? Wziątka, szasio. Mam trzy piony za figurę i on ma króla tragicznego. Tylko kurczę, jak te figury mam podłączyć, tak? To jest minus. Czas już nie mam lepszego, to jest też szkopu. Niestety. Z mega długie, no ale goniec F8 może zagrać. A, to dobra, to bierę kolejnego piona. Tylko trochę tu się pasywne zrobię niestety. No trudno, wiecie, ja tak lubię. No nie, nie tak to miało wyglądać. Czasowo jest oj, kurczę, flak, tego nie widziałem. Oj. Koń H1, ale obrzydliwy ruch. Oj, wieża G4 ma. No dobra. Ale falanga. Wiedziałem, że tu weźmie. Dobra, mam wygraną tu na bank. Teraz tego nie zmaścić. Kurczę, co ja zrobiłem? Ale ze mnie frajer. Kup się, Zbigniewie. A! Nie, no, hetmana podstawiłem. Ja pierdzielę. Nie, no, już totalnie wygraną miałem. No, jakim jestem baranem, no. Nie, no, ludzie, no, to się dzieje po raz kolejny, no. Nie, no po prostu podszedłem pod jedyny motyw pozycji, no. Pierwsze, po co G6 grałem? Nie widziałem, że im pionek wisi. No tutaj cokolwiek mogę zagrać. Mogę tak zagrać, no i potem tu pchać piona. Takiej pozycji nie wygrałem.
król H3. No brawa dla mnie. Nawet mogę tak zagrać i wygrać skoczkówkę. Czemu na szacha nie dałem? Patrzcie, i po biciu król jest uwięziony. I wygrywam po prostu, nie? Wszystkie pola ma zabrane. Nie widziałem szacha na F6 w ogóle, no ślepota, no. Zamiast 4 z 5 to mam 3 z 5. Nie. Kurczę. Coś na tym krótkim czasie... Nie wiem. Nie powinienem tak... Nawet na krótkim czasie nie powinienem tej partii przegrać. Przypałowo, no. Ładnie poświęciłem figurę, potem się wybroniłem. Pionki jak zaczęły iść, to już wiedziałem, że jest dobrze. Jak oddał figurę, to już w ogóle, nie? No trudno, no. Jak ja już zaczynam się przyzwyczajać. W każdym Title Tuesday przypał na przypale, no. Nie, no na Lichess się nie zapisuje. To jest kontynuacja turnieju na Lichess. Tam ten turniej już trwa od, nie wiem, tam się zaczął ileś dni temu, więc tam już na nic nie mam szans. A tak to bym się zapisał. Kacper ma 5 z 5? No to ładnie. Ostatnio z Kacperem 2-1 przegrałem. Jakiś miszmy z narodowic Izraela i czarnymi z nim gram. To będzie ciężka partia, podejrzewam. A, marynarka, zapomniałem. Marson. O marynarce. Rzeczywiście miała być marynarka dzisiaj. Dobra, jak dzisiaj nie zrobię 8, to następny turniej w marynarce. Tylko proszę mi przypomnieć. Najlepiej na Instagramie albo gdzieś tam. No dobrze, przyda się 20 sekund darmowe. Wszystko przez brak marynarki, no. Coś w tym jest. No, wiem Marta, że pewnie nawet ty byś wygrała tę pozycję, no ale co zrobić? Ale jestem wściekły. No 4 z 5 to byłby wynik bardzo dobry wyjściowy do robienia 8. 3 z 5 to jest bardzo zły wynik do robienia 8 punktów. No, keks 2017. Minuta forów, spoko. Dzień dobry, Adam Schmidt. Keks sam się zjadł. No dobra, no. To już jest poważna strata czasowa na początku. Jakiś starszy jeszcze koleś może musiał gdzieś się udać. Byłaby siara, gdybym tego nie wygrał teraz, mając półtorej minuty więcej. Berserkuje. No, chyba berserkuje Keks 2017. Żeby za zwycięstwo mieć dokładnie jeden punkt zamiast jednego. Same primowy niestety nie mogą pójść, bo tutaj jest sekunda dodawana za ruch. Gdyby nie było dodawanego czasu, to już wiadomo, że punkt bym sobie zapisał, a z dodawaną sekundą... Ej, może on ma jakąś kosę z Polakami i wiecie, to jak Irańczycy nie grają z reprezentantami Izraela, to może on nie gra ze Zbycholudami. Dawid Janaszek ma 5 z 5? No nie gadajcie. Ty, rzeczywiście, Dawid Janaszek ma 5 z 5. Ale jaja. To musiał dwie partie wygrać z rzędu z jakimiś kozakami. A nie, grał z 2740 teraz grał. A wcześniej... A, z mistrzem FIDE 2802.
No ale z 2800 wygrał. Tak czy siak, wynik niezły. No dzięki za grę, Keks. Bardzo przyjemne zwycięstwo, drodzy widzowie. Po dwóch porażkach, jeszcze takiej przypałowej, są 4 punkty. Jestem na półmetku do 8. Ale to z 4 z 6, a teraz muszę w 5 rund zrobić 4 punkty. Dobrze. Jest. To zwycięstwo cieszy chyba bardziej niż inne. Teraz mamy czasu. To co? Oglądamy Kacpra w grze. Co wy na to? Kacper ma 2927. Kurczę, flak. Gdzie on jest? Czy oglądamy Dawida Janaszaka? Może zobaczymy, jak Dawid sobie radzi, jak jest w gazie. Ma 5 z 5. No ja nigdy nie miałem 5 z 5. Ty patrzcie na ten pasek, jest plus 8,2. Mat jest tutaj na H8. Wow! 6 z 6 będzie miał Polak. Czajcie? No koniec jest. No i jeszcze można zagrać, no tak. F6 i po biciu skoczek F7. No ale to jest hetman bije G6. No mat jest, po prostu jest koniec. Ale jaja. Z Dawidem 2 razy już grałem na Title Tuesday. Albo 3 razy. Raz chyba nie wygrałem z tego, co kojarzę. Może źle kojarzę. No koniec jest. Gusejnow może się poddać. No nie ma obrony przed matem. No fizycznie nie ma jak. Chociaż pasek pokazuje plus 8-3, więc... Aha, tu i królem tu ucieka. No dobra, no. Czyli mata w sumie nie ma. No ale pozycja jest w rozsypce. No tak można zagrać przecież i po goniec G7 zbić i po wieża G7 zbić na H6, nie? I mamy figurę i 2 piony więcej, jeszcze król jest goły. A tu źle zagrał Gusejnow. Wieżą mógł się zasłonić i nie ma hetman H6, bo wieża bije G2 i byłoby goniec G7, goniec bije G7 i bez jakości by był. A tak, to po tym... O... A Dawid w ogóle nie wziął tego skoka, to ciekawe. To ciekawe. Oj, koń D5 tu jeszcze wchodzi. Można było wtrącić, ale to już bez znaczenia. No dobra, no to tak trochę nieoczekiwanie to poszło, ale ma Dawid 5 pionów więcej. Więc może podstawić 2 i dalej będzie jeszcze duży zapas. Więc Dawid idzie na 5 z 5, a gdzie jest Kacper? Nie widzę jego partii. Nie wiem, o co chodzi. Gdzie jest Kacper? One nie są jakoś w kolejności, te partie? Od najważniejszych do najmniej ważnych? Może kliknę tak. I... Jak tu się da? W trakcie, o. O, gra z tym, z Saraną chyba. No pasek widzimy, że jest źle. Aha, no tak, bo Kacper jest bez piona, no i król jest fatalny. No i fatalnie to wygląda jeszcze. Ta wieża tutaj zaraz wchodzi na G8. Właśnie. Wieża G5 to jest szachowy ruch na pewno. Wygląda bardzo zdrowo, żeby po zbiciu zbić hetmanu i potem na E5, żeby wisiało, a chcemy drugą wieżę do akcji włączyć. Dzięki pianczak za wpłatę. No hetman F4 i co po biciu tu? Aha, tu? A, to tu, nie, tutaj to już lipa. No niestety Kacper przegra, prawdopodobnie, chociaż na tym... A, tutaj już stracił wszystko. Ale Dawid Janaszek ma 6-6, no, drodzy widzowie, to jest mega sensacja. Mamy Polaka w czubie. Dobra. Żeby mi tu zaraz...
A, co tu mi się dzieje? Wyjdź. Żebym zaraz nie wyszedł z tego. Jakie elo ma w klasyku Dawid? Jakoś 2300 z hakiem chyba. 2300... Kiedyś po 2400 chyba nawet podchodził. Miał kiedyś 2370, pamiętam. Ale do 2400 tak mi się wydaje nigdy nie doszedł. Ale mogę zaraz szybko sprawdzić. Nie, na Blitza zawsze Dawid groźny. Chyba 2 tygodnie temu z nim grałem w Title Tuesday, czy tam 3 tygodnie temu udało mi się wygrać. Ale tak ledwo chyba. Gdzie to jest? Już wam mówię, 2333 ma teraz. W Blitzu ma tylko 2199, to trochę zaskoczenie dla mnie, bo właśnie w Blitza zawsze mi się wydawało dobry był, ale w Blitza rankingi wszystkim idą. W Rapida miał kiedyś 2443, a miał w klasyku 2401 kiedyś, przekroczył 2400, nie, więcej nawet miał, 2412. Czyli ciekawe, że IEMA nie ma, bo 2400 przekroczone plus 3 normy to jest mistrz międzynarodowy, a Dawid cały czas ma mistrza FIDE, to jest zaskakujące. Bo w bicie często 2400 jest trudniejsze od zrobienia 3 norm 2450. Reklama zasłania deskę, to już ją kasuje, chociaż u mnie nie zasłania, więc w sumie nie wiem czemu tak się dzieje. Może nie zapłacił haraczu do FIDE? No wątpię. Jednak ten tytuł mistrza międzynarodowego to jest taki skok dość wyraźny jakościowy pomiędzy mistrzem FIDE, którego ma bardzo dużo zawodników, bo go łatwo zrobić, a mistrzem międzynarodowym to jednak by sobie wykupił ten certyfikat Dawid. Paweł Jarasz też ma 5-6, no to ładnie. A, brakuje jednej normy, no napisał Kłoda 1 Dawidowi. No to tą jedną normę powinien gdzieś zrobić, aczkolwiek teraz mało gra. No dobra, trochę odpocząłem. Długa była przerwa od grania. 4-6 mam Venox. Kto jest na turnieju w Czechach? A, Dawid, tak? No, z Białorusi. Ojej, co ja robię? Miskliki jakieś. Mistrz międzynarodowy. W ogóle nie kojarzę nazwiska, więc to chyba jakiś młody zawodnik musi być. Ojejku, znowu to. Do licha. Nie wiem, czy on tak może grać. Koleś, czy ty tak możesz grać? Chyba nie możesz tak grać. No i co, jak ci wezmę i konie 5 zagram? No i tu? Chyba tak nie mogłeś grać. Chyba tak nie mogłeś grać. Pół minuty więcej, pionek więcej i to jeszcze nie koniec jego kłopotu w tej pozycji. Tak mi się wydaje. No wisi mu goniec i nie za bardzo ma jak go bronić. Hetman C7 pewnie zagra. To mogę zbić na C6, wszystko powymieniać, hetmany i mieć końcówkę z pionem więcej, która nie jest taka banalna do realizacji. Ale no, powinien ją zrealizować. Przewaga czasowa też mi nie zaszkodzi. No właśnie, i tu mam bandowego pionka więcej, który jest takim, no, nie znaczy tak dużo, jakby się chciało.
Jak w ogóle ugryźć tę pozycję? No to jest pytanie. No tak, wieża A8 nadchodzi na pewno. Nie jest to wszystko takie oczywiste, przynajmniej dla mnie. Dobra, zagram już tu, zawczasu. Może potem tu, żeby tego skoczka ograniczyć. Najpierw podłączmy jeszcze jedną figurę do akcji, skoro nic nie robi. Może czasami tu, no właśnie, on będzie mi tu jechać jakoś dziwacznie. F3. Te pionki się będą ładnie uzupełniać tutaj. No dobra, kusząco to wygląda, więc korzystam. Co? Nie mogę wziąć pionka? Aha, i po A4 ma koń D6. Kurczę, flak. Co on co tak szybko zauważył? Niezły typ. Tu. Ale koń D6, król D3 jeszcze mam. Tu i tu. Dobra. Challenge accepted. Jakby to powiedział Barney. A koń C5 ma. Nie no, ludzie. Co ja robię? Nie, to jest jakiś szczególny dar, jaki mam, żeby coś takiego robić non-stop. No, spłakomiłem się na takiego głupiego piona, no. Zaraz gorzej w ogóle będę stał. No wieża A4 może zagrać. Przecież. Tak, no po wieża A4 mam tragiczną pozycję. Tu mi jeszcze wisi pionek. Żenada.
Żenada. Ta! Wygrałem na czas! Woohoo! Coś mu się stało! Ale fuks! Ale fuks! Ojej! Ojej! Ale fuks! Kciuki w górę na YouTubie, drodzy widzowie, bo już mam 5 punktów, a będę czekał na 6 zaraz, a nie ma 600 kciuków. Oj, moim zdaniem on sobie uświadomił, o kurcze, czyżbym miał wygrać ze Zbigniewem Paklezą? Oj. Nie no, ale co ja tam zrobiłem w tej pozycji? Wzięcie pionka na B5 to po prostu było proszenie się o kłopoty. Tragiczne to było. Tragiczne. Dobrze, mam 5-7. Jest okej. Okay. Nie, Dawid wygrał? Nie gadajcie. Nie gadajcie, że Dawid wygrał. Czemu w grach go nie widzę? Ty, Dawid ma 7-7. A z mistrzem międzynarodowym teraz grał. To jest dobre, że... 7-7 ma Dawid. Wow! Co się dzieje w ogóle? Niesamowite. 7-7. A dobrze, że grał tylko z jednym arcymistrzem. Czajcie to? To się nie zdarza tak często, nie? Tak mi się wydaje, że... Teraz grał... A nie, teraz grał z arcymistrzem. Z 2952. To z dwoma gemami po 2950 wygrał. Wow. Ale ma formę. To Dawid zaraz zrobi 8 z 8, a ja z 8 z 11 nie potrafię zrobić, widzowie. Polska górą? No dokładnie. Ojejku, ludzie. Dobra. Gramy kolejną. National Master, ale 2662, jakiś bliskasz. Na zrozumienie. Na zrozumienie, Byniolusie. Oj. Kacper Piorun ma 6-7, więc się podniósł. Kurde, nie mówcie, że on zna tutaj ten wariant. No, nie zna. Ale generalnie, gdyby zagrał H4 zamiast wieża G1, tam jest plus 1,5 ocena, drodzy widzowie. Grałem ten wariant 2 razy na Pucharze Polski z Aliną Kaszlińską i Szymonem Gumlarzem. Dostałem 2 piękne klopy. No kurczę, tego to nie liczyłem, szczerze mówiąc. Nie ma tak, nie liczyć bicia. No, tak zagram. A tu. Ha. Ciekawie to wygląda. Co, i nie mogę ci wziąć pionka niby? Kurczę, pewnie mogę. Bić? Nie, ale on tu będzie miał potężną inicjatywę. Nie, nie, nie. Nie, tam zresztą pionko odbijał pewnie szybko, więc... Olewka tematu. Teraz to nie mogę bić na pewno.
Wolny jestem, ludzie. Graj szybciej. Graj szybciej, Beniolusie. Kurczę, potem konie 4 zagra. Tej kolejności nie wziąłem pod uwagę. O-o. O-o. Mamy z jaj. Serio? Coś takiego zmościłem? Ten ruch wygląda paskudnie. Minuta mniej. Brawo dla mnie. A no, jak F5 muszę grać, to jest na pewno źle. Będzie defense. Mi jakieś kopnięcia zaraz nie groziły na E6. Bo koleś tak jakby się czaił na to. Chyba jeszcze nie grożą. Z naciskiem, no chyba. To ja może to zbić teraz tu. Okej. Okay. Czym to zbić? Nie, nie grozi. Nie grozi bicie na E6. Jakieś przewidzenia już mam. Królem na B8 muszę zejść czym prędzej. A ja F4 miałem. Kurczę, miałem F4. Po ruchu zauważyłem. Jak to często w blicu bywa. Ale ze mnie kloc. Miałem F4, no. Chociaż może nie miałem F4. Dobra, może nie miałem. A, mam mało czasu. Okej. Trochę primówów. Nabiliśmy sobie trochę czasu. Ta wymiana powinna być... O, nie chcę wymienić. Okej. Dobra. Też jest szybki. Zresztą jak jest nasz master i ma taki ranking, to wiadomo, że szybkość musi być jego atutem. Coś musi. Kurde, słuchawki mi padły. Nie słyszę dźwięku wykonywanych ruchów. Kurczę, flag. To bardzo niedobra rzecz w blicu. Kurde, gońca mu otworzyłem. Po jaką cholerę. A! Jeszcze podwaliłem. Super.
Dobra. Jak się bawić, to na całego. A hetman B3 ma. I nie mam hetman D4, bo hetman E3. I tyle mnie widzieli w tej pozycji. A nie zagrał tak. No i tak mam przegraną. A do licha. Dobra. Kurczę, no ten brak dźwięku mnie wybił strasznie z rytmu. No chciał remisu na początku, potem jak zobaczył, że zszedłem do 8 sekund, to już remisu nie chciał oczywiście. Ja tu zagrałem A5, bo liczyłem na jakieś poświęcenia właśnie tutaj. Które mogły wchodzić, bo tutaj mogłem stać w miejscu i byłoby ok. No ale chciałem jakoś to wygrywać, no. To było już ok, jak miałem 20 sekund, 30 parę, widziałem, że on nie wie jak to grać. Trzeba było skoczka jeszcze przejść. Ten skoczek tutaj źle stał. Kurczę, no, zły jestem na siebie. Nie wiem, czemu mi słuchawki nagle padły w trakcie partii, no. Teraz je włączyłem, włączyłem, już działają. Nie, National Master, tak, to jest coś, no, pomiędzy FM-em a IM-em, aczkolwiek według FIDE chyba National Master jest poniżej mistrza FIDE. Trzeba było skoczka przerzucić jakoś tutaj jeszcze. Na B5 albo na C6, na B6 stoi najgorzej, jak już B3 zagrał. Trzeba było tak próbować grać, no. I tego skoczka tu przerzucić. Gońca w ogóle trzymać tu, nie? Zagrać potem, nie wiem, no na to bym mu znowu zagrał tak i potem tu prawdopodobnie, może tu? Ale chyba tu lepiej, bo albo tu idę, albo tu. I na A4 po prostu zagram tak, nie? I naciskam mu tutaj na pionka przynajmniej. Gońca na G3 po prostu tutaj trzymać, a ten skoczek ogranicza tutaj tego gońca ładnie. Jakoś tu próbować potem hetman B6 i tak dalej. A gońca na G3 tam zostawić tak długo, jak to możliwe. Starość nie radość niestety. No i lipa. Muszę 3 strzech zrobić na 8 punktów. Jutro przypominam, około godziny 19:20 stream z widzami. Będę dwóch lekcji udzielał wspieraczom kanału. Tatkowi oraz MJ-owi. To będzie polegało na analizie ich partii i no, będę szukał, co tam trzeba poprawić u nich najpilniej. Dawid Janaszek przegrał, a Kacper wygrał, więc mają 7 z 8 obydwoje. Więc Polacy, no, po raz pierwszy chyba widzę w historii Title Tuesday, żeby Polacy tak wysoko byli. No, ale szybki był. Jak ja próbowałem tam przyspieszyć i coś, może czas wyrównać, to on też przyspieszył, nie? I nie dał mi czasu nadrobić. To jest istotne w takich sytuacjach. Jakie rankingi będą mieli ci coachowani? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jutro się dowiem. Jutro między 19 a 20 myślę stream wystartuje, a może wcześniej, nie wiem, no na, zapowiedź transmisji na YouTubie postaram się zrobić jutro we wczesnych godzinach, żebyście wiedzieli wcześniej. To będą dwie takie godzinne lekcje, tak żeby trochę się odwzajemnić za to, że tutaj niektórzy już od wielu miesięcy kanał wspierają. Kiedy jakiś wykład z Londona? Nie wiem kiedy, ale chętnie bym na taki wykład przyszedł i się czegoś nauczył. Więc jakbyście mieli jakieś info, to dawajcie znać. No, też żałuję C-Kultura, że nie będę komentował Tata Steel. No ale co zrobić? Co zrobić? No, czasu nie ma.
A turniej, no mówię, gdyby to było 9 może rund, a nie 13, albo gdyby te rundy były normalnym tempem grane, a nie takim, tam jest taki maratonowy tempo, że w zeszłym roku pamiętam, że miałem taki dzień, że było ponad 6 godzin, potem było ponad 7 godzin i potem znowu chyba było 6 godzin. I po takich 3 dniach, no generalnie byłem wypruty, a trzeba było 13 rund komentować. Kurczę, no. Czwarta partia mi turniej, można powiedzieć, albo piąta ewentualnie, ściaprała. 4-4 mogę, znaczy no, może nie 4-4, ale szanse na 4-4, a już na pewno na 4 z 5 na wyciągnięcie ręki. Się inaczej gra turniej, nie? lutego wykład, no to może wtedy się zapiszę. Tak, szachista 64, są jeszcze wolne miejsca na szkolenie. A teraz była ósma runda, dlatego jest taka dłuższa przerwa. Jak są miejsca na szkolenie... O, macie informacje. Można wysłać maila, zapisy, szczegóły. szkolenie@gmail.com. Simultana stanie niczym gościem, tak jak przewidywaliście, no to jest Simultana z nikim innym jak Janem Krzysztofem Dudą, najlepszym polskim szachistą w historii. No i ognisko integracyjne jak zwykle będzie, może nawet nie jedno, kto wie. Simultany jeszcze będą ze mną, z Arturem. Broda też mówił, że symultanę chce dać, a jedną symultanę może damy taką, że będziemy w trójkę robić na zmianę ruchy. To wtedy jest takie trochę utrudnienie dla nas, bo na przykład ja i Broda mamy tak różne style, zresztą z Arturem też mam inny styl, że czasami ciężko odgadnąć, co twój kolega z drużyny, można powiedzieć, chce zagrać. Turnie na kategorię też będzie o puchar mojego imienia, zresztą 3 puchary za 3 pierwsze miejsca będą, oprócz nagród rzeczowych. I to są puchary, które zdobyłem w swojej karierze. Jeden będzie za turniej zagraniczny w ogóle. Taki Open, co w Hiszpanii wygrałem. Ładne te puchary wybrałem, tak mi się wydaje. Więc będziecie mieli z jednej strony plakietkę moją, oryginalną, z tego turnieju, co wygrałem, a z drugiej strony tą swoją z napisem, za co wy wygraliście ten turniej. Taki bajer postanowiłem wprowadzić. No i turniej Blitza też będzie, w którym będziemy uczestniczyć również i no i 7 wykładów, aż będzie dwugodzinnych. Tak to wygląda na tym szkoleniu. To już trzecie nasze szkolenie, ale szkolenia nie są ze sobą tematycznie powiązane. Nie ma kontynuacji, więc nie bójcie się, że nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Zgadzam się, Miłosz. Co to za nagroda, jeden bitcoin, jak jest do wygrania, skoro można wygrać puchar imienia Zbigniewa Paklezy. Hikaru nalicza się wymiata. Zaraz zobaczymy, gdzie ten turniej jest. To jest on, TSM FTXH. Ej, partia chyba się zaczęła. Dobra, tak. Ej, gram już dzisiaj z trzecim Brazylijczykiem, czajcie? Szkolenie Lewus jest dla wszystkich, ponieważ mamy 3 trenerów na miejscu, to możemy dobrać tak grupy rankingowo, żeby właśnie, wiecie, dla każdego można było wykład zrobić. Dlatego czy ktoś jest początkujący totalnie i takich mieliśmy ludzi, czy już trochę więcej kuma. Mamy też takich zawodników z rankingiem 2000 na szkoleniu. To tak, to każdy może się zgłosić. Dobra, można powiedzieć, że końcówka od razu po debiucie. Ej, rzeczywiście, Brazylijczyk jest Zbycholudem.
Co, tu chyba mi nie będzie bił, nie? Nie zdziwiłbym się, gdyby zbił. A nie zbił. No, nie urywa pewnej części ciała ta pozycja, chyba. Dzięki, Tadek Nudel, za donata. Oj, i mi koń B3 chce zagrać. Kurczę, flag. Albo koń C4 chce mi zagrać, co gorsza. Coś zmaściłem. Jak to ja? No, jeszcze sobie zużyję trochę czasu. Nigdzie się nie spieszę. Spokojnie. Dobra. Koń C4 mnie martwi. I koń B3 też mnie martwi. Wszystko mnie tu martwi, niestety. A on H6 gra. Dobra, no to podchodzę dalej królem. No tam H6 po to, żeby tutaj nie było jakichś naskoków. Na pewno. Nie stoję tu dobrze. Witam, Adrian Rychlewicz. Tu i A5. Aha, tu. Mogę tu, nie? Dobra. Tu zagra, to bankowo. I wtedy zagram A5. To jest jakiś mały sukces tej pozycji. Tego skoczka mu przegonię na pasywniejszą pozycję. Jak wyrównam białymi, to wtedy zacznie się zabawa prawdziwa. Nie może być na A4 gońcem, bo goniec C7 wezmę mu tu. Aha, ty, może, po goniec C7... Nie, dobra, nie mógł. A, tu żeby koniem na D5 pójść. Ale dobra, konie na D5 to ty sobie idź, chłopie, bo ja ci gońcem tu wtedy wyskoczę. Konie 4 też zacnie wygląda, ale dobra. Czy on chce mi tutaj bić? To jest koń C3, bicie w żaden goniec B3 ma niestety. Kurczę, takie kopyto ma, teraz zauważyłem dopiero. Kurczę, flak. Się tym królem tu wpakowałem pod motyw, no. A, czas. No i co? Co to ma być? Dwadzieścia trzy sekundy. Brawa dla mnie. Ja myślałem nad... Nie, czemu mi tu nie wyświetla, ile czasu zużyłem na ruch? F5 może mi... Ale F5 nie wygląda zdrowo. Chociaż F5 nie jest głupie, na pewno. Dobra, teraz muszę grać mega szybko, no. Koń F6 to F3. Koń H5? Się nie boimy, koń H5, bo tu... H5 bez sensu. Chyba. Ja już niczego nie jestem pewien. Dobra.
Będę go tu teraz molestować w tej pozycji. I co z pionkiem na c5 zrobisz, synek? F5, F4, koń H5 to w ogóle tak szczape ruchy, że... Teraz bez pajacerki. Bez pajacerki, Zbigniewie. Wieża B7 mogłem chyba od razu grać. O, pionek mi wisiał, spoko. W tej pozycji to nawet ja już nie mogę zmaścić. Jest zwycięstwo. Kurczę, w tych końcówkach jednak się nie orientują ci ludzie. Na wieży A3 myślałem tam chyba z 40 sekund. 40 sekund myślałem na wieży A3, a to był taki oczywisty ruch. Zawiasa złapałem, wiecie? Tutaj wieża A3 to był logiczny ruch. Nie jakiś wieża C1, tylko wieża A3, bo chcemy utrzymać wieżę. Czasami pójdzie tu, czasami chcę wspierać tutaj tego pionka na A5. Żeby nie wisiało koń C3. I tu pozycja pewnie jest koło równej. F5 ryzykowne. Bo po E4 jak zbiję, to zostaje z takim słabym pionkiem. A potem właśnie gram F3 i teraz tego gońca chcę tutaj uruchomić. I on ma problemy z pionem C5. A ruchu B6 właśnie nie chcę grać. Bo wtedy sobie otwieram wieżę po linii A. I pionki w ogóle dalej są słabe na B6 i C5, bo koń C4 potem wchodzi. No koń H5 to w ogóle jakaś bzdura na maksa. No bo ten koń tu po prostu stoi źle. No i F4 to jest kolejny katastrofalny pod względem pozycyjnym ruch, no bo teraz ten goniec nic nie robi kompletnie, skoczek też jest poza grą. Wymieniam białopolowe gońce, goniec na G1 będzie ładnie tutaj naciskać, no i wszystkie moje figury, patrzcie jak zaczęły pięknie grać, nie? I nagle się okazało, gdybym miał skoczka na F6, to by jeszcze zdążył skoczek D7 zagrać, nie? Na B6 to już... Nie wytrzymał. No i tutaj to już wystarczyło nic nie podstawić, co dzisiaj wcale nie jest takim prostym zadaniem. Tak, i pionek C po prostu decyduje i razem z tym gońcem, to jest siatka matowa zawsze na ósmej linii, dlatego jedyne co trzeba było zrobić to goniec, to jest zawsze dobra metoda. Goniec jak stoi na dwa pola w odległości od skoczka, to jest zawsze dobre, ponieważ widzicie, on bardzo często ogranicza temu skoczkowi jakieś szachy. Więc jak skoczek przeszedł na D3, to automatycznie gońca znowu przestawiłem o dwa pola w stosunku do tego skoczka, żeby znowu to tak intuicyjnie po prostu się ustawia tego gońca. I tak też wam radzę. Wtedy skoczek wam za wiele krzywdy nie zrobi. Dobra, jeszcze co? Która to była runda? 9, tak? Muszę zrobić... Polacy mają 8 z 9? Ale jaja, serio? Ty rzeczywiście, Dawid Janaszek gra turniej życia. Kasper Piorun też gra niesamowicie 8-9. To Dawid już ma 8 na dwie rundy przed końcem, a ja nie mogę w 11 rundach bić. No. Takie przekleństwo tego turnieju. Siema Grayson, pozdrawiam Zurich. Po turnieju jeszcze chyba sobie zostanę jakieś zadania porozwiązywać, czy coś, żeby... Dwa z dwóch zrobić... O, zaczął się... O, z jakimś GM-em gram. Czemu gram z GM-em?
To jest nie fair. No, parę sekund forów dostanę. Zawsze chętnie przyjmuję. Kto to jest ZQ1? Może ktoś to sprawdzi dla mnie? Kurczę, C6 najpierw miałem grać. Aha, tu? Dmitrij Gurewicz, a to już wiekowy arcymistrz. Patrzcie, ustawiłem strukturę Londona. Przeciwko temu pionkowi chcę grać. Koń B3? No dobra, czegoś tu nie ogarniam. Czemu nie koń F3 i koń tutaj często wchodzi? Nie pytajcie, bo i tak wam nie powiem. No dobra. B6 wygląda zdrowo. Okej. Okay. Po koniec 5 goniec E3 po prostu mi zagra, tak? A co on tu pionkiem chce bić? Dobra, najpierw. Aha. Dobra, no to musi być dobry ruch. Goniec E3 zagra. Wtedy mu tu wezmę. Teraz też mu tu wezmę. On coś knuje, drodzy widzowie. A ja nie kumam co? Nie lubię nie kumać. Wolę kumać. A5 chyba wtrącenie będzie dla mnie korzystne. I po A4 wtedy wezmę na C5. Tak intuicyjnie to powinno być dla mnie korzystne. Koniem, pionem? No, potem tu będzie chciał się ładować. Ale dziwna ta pozycja. Drodzy widzowie. Jak ją ugryźć? Oto jest pytanie. Ten ruch nie może być zły. Mam gorszy czas, spoko. Goniec H3, no tak, ten ruch to wiedziałem, że nadciąga. Ale nie przejmujemy się. Tu na tym pionku mu siedzimy, tu i tu, nie? Co i po tym... Aha. Konia 5 ma. Tak i tak. Goniec C3 chce grać, tak? Możliwe, że tak. No, konia trzeba uaktywnić w jakiś sposób. On swojego na D4 za to czasami postawi, ale na E4 mój król G2, to prędzej czy później musi nastąpić ten ruch. Widzimy, że prędzej niż później. I teraz tak, koń D4 nadciąga, więc hetmana postawimy tu, żeby patrzył tu i żeby bronił na C6, a też patrzy jeszcze tu. A co jak mi F3 zagra? A nie mogę hetmana F6, bo F3 ma zawsze. Kurczę, flaka, ale wieża C1 to nie jest dobry ruch, bo tak mam. Po F3 mam tak, czy nie mam tak? Oj, chłopie, prosisz się tu o kłopoty. No dobra, tak jeszcze zagram. Może hetmanem w ogóle to zbić. Bez jaj, że tutaj muszę stać fenomenalnie. Mogę pionkę już wziąć na A4.
Nie, nie mogę wziąć. Pozycja do jednej bramki. Muszę na czas uważać. Wiecie? Kurde, jakąś tam aktywność dostanie niestety. Czas! Nie no, pewnie, jeszcze sobie pomyślę. Przecież może... A, bić konie 5, mam wieża C2. Dobra. Ale źle zagrałem. I za wolno zagrałem. Źle i wolno. To jest złe połączenie na blica, drodzy widzowie. Nie no, nie wymieniam tych hetmanów. Kurczę... Na C5 mogłem wziąć. Brawo dla mnie. Dziesięć sekund zostawiłem na pozycję. Aha. Aha, aha, aha. Super. Już mogłem wieżę na B8 zostawić. No jeszcze to przerżne w ogóle. Gdybym miał wieżę na B8, to bym miał koń B3, a tak to nie mam. Przecież on mógł... Szacha miał dać. Nie dał tego szacha. No co za koleś, no. Dobra, no i mogłem zbić mu wieżę, no zrobiłem pre-move'a, no dobra, można się poddać, albo nie, póki skoczek w grze. Nie no, taką wygraną pozycję zmaściłem, no, tragiczny jestem po prostu. Żenada. Bez formy, to prawda. Dobrze piszecie. Ładnie go tu ustawiłem. Po prostu pięknie. Aż pokażę wam, co to komputer pokaże. Jakieś plus, nie wiem, 2 dla mnie. Analiza na żywo, to mam kliknąć? Nie, nie to miałem kliknąć. Dobra. Więc tak, generalnie w tej pozycji... Jest minus 2,5, nie? I tu można zagrać wszystko. D4 nie liczyłem, szczerze mówiąc, ale... Okej. Okay. Hetman C4 zagrałem najlepsze, nieoczekiwanie. I po B3... Tak, w ogóle można wieża bije B3 zagrać. Czemu ja tym hetmanem uciekałem? No to hetman C3 mogę zagrać, no ale hetman A6 to tragedia oczywiście. No zbić pionka, tak? Mam piona więcej i jeszcze na C5 mu wisi. I mam aktywniejsze figury, nie? Wygrana poza. A tu zacząłem się prosić o problemy. No właśnie, no i po wieża D4 już mam problemy, bo ten skoczek nie ma gdzie uciec. I tu jeszcze mogę zrobić jakiś dowolny ruch, typu król H6. I po F3 wtedy bić, bić na C5, bić na B3, nie? No a tutaj... Koleś, ja zrobiłem pre-move'a, bo myślałem, że mi da szacha na C7, a ten zagrał tu. I mogłem zbić mu na C6. Nie? I tej wieżówki na pewno nie przegram. No zresztą komputer pokazuje 0-0. A ja na pre-move'ie król H6, no i oczywiście ma tutaj. Nie mogę odejść wieżą, bo gra mi tutaj i potem w siatce matowej jestem, nie? Tragedia. Ze Zbychem jest jeden problem, nie potrafi grać w szachy. No, coś w tym jest. Blica jestem, kurczę, rzeczywiście kiepski, taki zardzewiały trochę. To czułem na mistrzostwach Europy, jak tam grałem na drugim, trzecim stole.
ale w każdym meczu wypuszczałem jakąś połówkę albo cały punkt. Dzięki, Pianczak. Wpierdziel od dziadka 66-latka bez urazy. No, 66 lat, wiem właśnie, że Gurewicz to starszy jegomość. No i właśnie miałem go, kurczę, ustawionego. Ale to jest najgorsze, że to o mnie chodzi, nie o przeciwników, niestety. Co, partia już ruszyła? Nie ruszyła. Chyba nie ruszyła. W ogóle co? Kacper chyba zremisował z Dawidem, bo mają obydwie 8,5. Wow, ale Dawid naprawdę ma dzień... Patrzcie, on zaczynał turniej mając 2,550. Dobra. Walczymy o 7, żeby przynajmniej zrobić. Brak koncentracji. Może się starzeje, ale to właśnie nie chodzi o wiek, drodzy widzowie, tylko właśnie o to, że jestem nieograny strasznie. Za mało gram, tylko bulety gram, a bulety to wiecie, robi się na pałe ruchy, nie gra się pod, albo inaczej, za mało turniejów gram, o tak, bo co innego jak się gra towarzyskie partie, a co innego jak się gra partie o stawkę. To ciekawe. Wieża do 8 jeszcze ma taki ruch. Może mogłem zagrać H3 najpierw. Dziwna pozycja, nie? Symetria, ale mam trochę temp więcej, nie? Jedno w sumie mniej więcej. Czy grać G4? Dobra, zobaczymy. Co z tego wyniknie? Król E2 też jest ciekawe. Dobra. Jak Król E2 to B5 było, co ja gadam. Aha, tu i tu hetmanem się schowa. Też tu zagra. Nic tu nie mam niestety. A szacha nie mogę dać? O, mogę szacha dać. O, szacha mogę dać. Nie może B5, bo goniec bije B5. No to on, aha, chce grać H5 i potem hetman H4 i mata mi dać. To jest generalnie jego plan. Ale po H5 ja zawsze tu zagram. Tu, żeby tak mi zagrać czasami. Muszę szybciej grać. No tutaj chcę mu czasami wjechać, nie? Musi się tego bać. Te gońce takie tragiczne, nie? Poza grą totalnie ograniczone przez swoje piony.
Śmieszna ta pozycja. No, pionka mi święci. No dobra. Nie jestem taki, żeby nie przyjmować takich pionków. Tu, tu i tu. Tu i tu chcę wygrać czasami. Dobra, teraz tylko ograniczyć jego zapędy. Tu, no tak. I potem wieża B8 chce grać, to na pewno. A co powie, że D7? Hetman F8, tak? Okej. Okay. Teraz tu. Powie, że B8 jeszcze tak mu zagram chytrze. Chyba. To będzie chytre czy głupie? To będzie chyba chytre. Powinno być chytre. Pozycja jest wygrana po raz kolejny. Pytanie, co z nią zrobię? Wiecie. Ten sam układ sił, mam piona więcej i wszystkie figury aktywniejsze. I jeszcze mu pionek tutaj pada, nie? Kolejny. I króla ma takiego też podejrzanego. Wszystko jest na moją korzyść. I lepszy czas jeszcze teraz mam, bo to mnie tylko martwiło w tej pozycji, a teraz już mnie nie martwi. Do wieża F5 się szykuje. Wymiana hetmanów. Będzie najbezpieczniej, jak to zrobię. Wieża F4. Nie, nie miał wieża F4. Dobra, no to... Dobra, teraz został mi ten goniec fatalny. Taki pionkowaty. Tam on goniec E1 chciał zagrać, a teraz go zwiążę i jest po zawodach. Jest po zawodach. No jest zwycięstwo. Dość takie niezagrożone. Ale niedosyt jest, bo może i byłem bez formy dzisiaj, ale no zawsze jest ten niedosyt po tym Title Tuesday. No. Co tu dużo zrobić. Ważne, że miłym akcentem zakończyłem turniej. 7 punktów, a jak tam Polacy grają? Jak tam grają Polacy? To jest pytanie. Czemu ja nie mam szachownic ustawionych w jakiejś takiej kolejności sensownej, tylko jakieś x-y tutaj są. Kacper wygrał, ma w ogóle 9,5 i jest trzeci, ale Dawid przegrał niestety, a Dawid też miał słabą wartościowość, no ale zrobił 8,5 z 11, no kozacki wynik. Gdyby nie słuchawki, no nie to. Ej dobra, no i czasem mam wbijać? Co mam zrobić? Tutaj to jest Hikaru białymi? A to jest 2 plus 0, to jest w ogóle bez dodawanego. To Sypienko na czas to przegra po prostu. A, na pozycję też już przegrał. Dobra, no przegra to na czas, tak? No wieża H1 tam miał grać, ale bez dodawanego czasu to wiadomo, że Hikaru to po prostu wygra. Czyli Hikaru wygra turniej o Bitcoina, tak? Bo ile tu czasu zostało? 12 minut. Kto tu jeszcze gra w czołówce? Magnusa nie ma. Firuszy nie ma. No to patrzymy, jak Hikaru wygrywa. O, ja obcinam mu kamerką trochę pozycję.
Prom, pom, 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 pom. Tu? Hops. No, fajna nagroda za pierwsze miejsce. 170 tysięcy zeta. Za turnieje na 2 minuty przez neta. O ile te nagrody zostaną wypłacone. No, jeżeli to swoim nazwiskiem firmuje taka osoba jak mu tam Agagmator, czy jak mu tam, to znaczy, że wszystko powinno być legit. Hikaru ma już taką przewagę, że on nie może spaść niżej. Tak mi się wydaje. Magnus jest 20, tak? No właśnie, mistrz świata jest 20 i znakomity blitzkarz, ale 2 minuty to jest takie tempo pod Hikaru, no. Bo na minutę to tam jest wielu innych takich mega szybkich zawodników, a na 2 minuty to Hikaru jest wystarczająco dobry, ale też jest super szybki. I ci ludzie, co mają w klasyku tam, na przykład ten pingwin jest ten koleś, no nie? To jest, zapomniałem jak się nazywa, Andrew Tang chyba, tak? On ma tam 3200 w buleta na Chess.comie. Ale w klasyku on ma chyba jakieś, nie wiem, 2550 może, więc szachowo on się w ogóle nie umywa do Hikaru. Więc no to jest idealne moim zdaniem tempo dla Amerykanina. Dziewiętnaście przemoż, proponujesz, żeby raz zrobić, że gram Title Tuesday, że gram na full focusie, a komentuje Broda. No to też jest jakiś pomysł. Myślicie, że to jest dobry pomysł, żebym ja zagrał off-stream, a żeby Broda to komentował? Jak sądzicie? No, piszecie, że Alireza zblenderował za dużo meczy, no ale nad tempem 2 plus 0 to blenderów wiadomo, że musi być dużo. No, generalnie jesteście za pomysłem, widzę. Streamu jeszcze nie kończę, jakby co, po tym turnieju. No, Hikaru znowu wygrywa. Tu jakiś... Oj, mat na F8. Goniec G7 trzeba zagrać. Ale miazga. Ale jest w formie. W ogóle gra z jakimś nie wiadomo kim. Patrzcie, on ma prawie minutę więcej, grając na 2 minuty. To jest niesamowite. No i koniec. Hetman H6 mat. Tak, no tutaj każdy może być każdym, to prawda. Ciemny motyw mam ustawić? Nawet nie wiem, jak to się robi. Ale tutaj chyba nie będziemy za długo już tego turnieju oglądać, bo to się, wiecie... O, jeszcze Hikaru to streamuje, to też jest niezłe. Gdzie tu wrócić do lobby turnieju? Wiecie, jestem trochę pod tym względem... Dobra. A, gra kolejną partię, no dobra. Ktoś tam berserka wziął, no ale to już... Berserka z Hikaru wziąć, że ma się minutę zamiast dwóch. No, powodzenia. W ogóle nie wiem, co to za niki. O, jest ten pingwin, widzicie? Na 6. miejscu. Czyli na 2 minuty też daje radę, no ale chyba bez nagrody zostanie. Bez nagrody, bo za mało czasu. O! Kacper się pojawił. Gratulacje, Kacper. Właśnie, bo tutaj wyniki się już pojawiły. No, Kacper Piorun, 3. miejsce. Super forma. W ogóle na rankingu ile zyskałeś? Chyba 3000. Nie wiem, czy Kacper jeszcze jesteś na czacie, ale 3000 miałeś kiedyś na Chess.comie w Blicu? Podejrzewam, że mógłbyś nie mieć. Przyznaj się. Na miskliku wygrałeś ostatnią partię? No wiesz, no ale to jest jeden ze skilli, tak? Misklik... Zarządzanie myszką na krótkim czasie pewnie miał na tyle problemów przeciwnik, że go do tego trochę, wiesz, zmusiłeś. Berserk to jest odjęcie sobie połowy czasu IWA Saur, za to więcej punktów zdobywasz za wygraną. O, teraz masz besta, 2956. No to gicior, za 3. miejsce to tam chyba jakieś 300 dolców zgarnąłeś, tak mi się wydaje. Kacprze.
Kacper ma ze mną zagrać? Nie, to mnie złoi. Ostatnio 2-1 przegrałem i to tak trzecią partię to już w ogóle tak sromotnie. Czyli wygrał, to jest chyba Sarana, nie? Ten typ. Tak, Sarana. No nie mam z nim genialnego bilansu, 8-21. Aczkolwiek jak na to, że robię w Title Tuesday, nie potrafię zrobić 8 punktów, a ten koleś wygrywa Title Tuesday, to ten bilans nie jest taki tragiczny. Dobra, mam... Kacper, widzowie, proszę, żebym z tobą zagrał. Chcesz zagrać? Chcesz jeszcze się powyżywać po turnieju? To dawaj. Masz duże fory, jesteś dużo lepszy, generalnie. Jeszcze będę komentował. Tylko nie podsłuchuj. No, Kacper zmęczony, wiadomo. Dawid przegrał w ostatniej. No wiem, Dawid w ogóle grał turniej życia, jak mówiłem. Myślałem, że Kacper już zmęczony. Taki turniej to wiecie, jak się walczy o czołowe miejsca, to nie przelewki. Które miejsce zająłem? Milionowe? 56, to nie tak źle. To nie tak źle, nawet tą wartościowość miałem całkiem niezłą, widzicie? Byłem czwarty w ogóle wśród 7 punktowców. Czyli moi przeciwnicy całkiem dobrze pograli, mimo że nie grałem z żadnymi kozakami. To ciekawe, nie? Demchenko, wicemistrz Europy w blicu za mną. Nie wicemistrz, brązowy medalista. No dobra, wynik powinien być lepszy, umówmy się, ale to tak po każdym Title Tuesday mówię, więc wiecie. A, Kacper dwie partie, no dobra. Z litości postanowił dwa razy mnie ograć. Gdzie ty jesteś, Kacprze? Teraz muszę cię znaleźć jakoś. Masz besta, to możesz jeszcze go poprawić, Kacper. Dawaj. Gdzie to jest wyzwij? Więcej, wyzwij. Co jest? 3 minuty. Dobra. A czemu nie mam dźwięku? Dobra, mam dźwięk. Patrzcie, Londona mam. Ale ciasno mam z tymi figurami. Do E4 się szykuję. Żeby A3 mi nie zagrał, wiecie? Po to był hetman E7. Ten goniec go tu wkurza, bo E4 nie może przez to zagrać. Tu i tu będzie chciał grać. Pewnie. Ta. Tralalilalala. Dobra, po co mi ta wieża tutaj na tej linii?
Dziwna ta pozycja. No, dołatrzy cwaniaczek. Ten Kacper to jest jednak cwana bestia. Dobra. Może wymienimy gońca. No i do E4 dojdzie, więc wiadomo, że ma przewagę, ale... A tu i tu chce grać. Dobra. Powroty. Tu. Dama C5 ma. Oj, dama C5, kurczę. Dobra, jeszcze mam jakiś taki pokraczny ruch. A to co? Co? B6 ma? Ale jaja, po biciu na A4 ma B6. Kurczę, flak. Tego to nie widziałem. No to lipa. No to lipa. Kurczę, felek. Ach. Wieża na D5 wygląda kretyńsko. G4. Na szczęście jeszcze nie przegrywam po G4, ale jak to hetmany wymieni, to potem G4 będzie mi groziło. I to chyba chce zrobić Kasper i hetman B7. No właśnie. Jeszcze jest jakaś mała nadzieja w tej pozycji. Ale to naprawdę mała. Dobra, nie stoję tu źle. Jestem bez pionka, ale mam koja na D5, super. A, bo tu się nie dodaje czas przecież. Zapomniałem o tym. Kurczę, flak. No, koń D6 podstawiłem. Ajajajajajajajaj. Ha, zapomniałem, że tu nie jest 3+1. Kurczę, lepiej bym czasem zarządził, to tam Kacper by mógł różnie piszczeć. W buletowej dogrywce już miałbym szansę. Ajajajajaj. No, trochę szkoda. Trochę szkoda, wiecie? Graliśmy to ostatnio z Kacprem i mnie tam złoił.
takie śmieszne napięcie skoczkowe postanowiłem stworzyć. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, ale śmiesznie wygląda. Robicie czasami ruchy, tak żeby śmiesznie wyglądały? Ja na przykład lubię. Nie wiem, czy to dobre, ale wygląda zabawnie. Wiem, że to może nie do końca profesjonalne kryterium przy wybieraniu ruchów kandydatów. No ale wiecie. Ten Kacper to jednak tymi figurami manewruje jak prawdziwy wirtuos. Wszyscy by tak chcieli. Ale to tylko Kacper potrafi. Dobra. Goniec E4 ma wtrącenie. Co ja robię? Ludzie... Szybki jest niesamowicie. To trzeba mu przyznać, że jest szybki jak błyskawica. Dobra. Ale zasuwa, nie? Po co ja tu tym heciem poszedłem? Bez sensu. Wracamy! No zaraz pionka tutaj stracę, tak to się skończy. Jestem za wolny, tralalilalala. Za wolny jestem. Co, G5 będzie tutaj jechał na mnie? Stój go z G1. Taki dumny z siebie jestem, jakbym nie wiem, co wynalazł. No właśnie, on mi gra po prostu tu i rozwala mi wszystko. Ale ja nie wiedziałem, że Kacper taki szybki jest. Nikt mnie nie ostrzegał. Oj, hetman H5 ma. Zagrał. Ale to niewiele zmienia. Gdyby nie czas, to miałbym tutaj szansę może. No ale czas jest jaki jest, niestety. Strasznie szybki zawodnik, ten Kacper Piorun. Muszę wam powiedzieć. A se premuwa zrobią, Jezu.
No ten czas cholerny. Za wolny jestem zdecydowanie za wolnym. No ale nie no, Kacper grał bardzo dobrze, to nie tylko czas, oczywiście pozycja też. W tej pierwszej partii mam do siebie pretensje, że tam pozycja była do obrony, tutaj zostałem ustawiony. Ale przede wszystkim, że tak czasowo, nie? Mimo, że na koniec tylko 6 sekund różnicy, ale to Kacper zarządzał tym czasem odpowiednio. Więc brawa dla Kacpra. Ale coś tam powalczyłem, mimo wszystko. Przynajmniej, nie wiem, tak mi się wydawało. Może z perspektywy Kacpra to było, wiecie, rachu, ciachu i do piachu. Ale w pierwszej partii na pewno miałem opcję. Tam zresztą mogłem wieżę zdobyć w pierwszej partii, ale już na takim czasie to było bez znaczenia. Dzięki, Kacper, za grę. Zmiażdżyłeś mnie. Co zrobić? Może na brydża się przerzucić? Zagrajcie 3 plus 30? Nie no, 3 plus 1 ewentualnie, ale nie, z Kacperem w takiej formie to ja nie mam żadnych szans. Taka prawda. No właśnie, też mi się wydaje, że w pierwszej partii nieźle to wyglądało dla mnie, jak piszesz. Ale czas fatalny. No jakieś takie zawiasy łapię, niestety. Jak gram off-stream, to się pilnuję z tym czasem bardziej. Wiecie, widzowie, tak jestem ten. A na streamie to nie wiem, o co chodzi. No dobra, może zadanka porozwiązuję. Czy co? Co robimy? Porozwiązuję chwilę zadanka. Tak, żeby się, wiecie, odreagować. 5 minut. Mój rekord to 50. Spróbuję. Ostatnio próbowałem bić ten rekord off-stream i mi nie wyszło, więc wątpię, żebym teraz go pobił. Domino, o, domino, rzeczywiście, też czarno-białe. Dobry pomysł, rob. Dobra. Już takie długie warianty na pierwszym zadaniu. A, tu jeszcze mam taką tą myszką niestety. Co tu, mat jest, tak? Tu i tu. Tu jest mat. Tu biorę figurę. Tu jest mat na H6. O, i ta myszka niestety jest trochę za wolna, żebym tu rekordy nie ubił. Tamtą na laptopie jest mi lepiej. No ale jak się nie ma co się lubi, to się nic nie lubi. Tu i... Oj, hetmanem zbił. To bym zrobił gafę. Na razie jest dobre tempo. No to co? Szach i wieżę biorę. A, tu szacha mam. O. A tu co? Po prostu. O kurczę, tego hetmana jakoś złapać by należało może. O, i się udało. A tu jest mat na H3. To też musi być coś. Tu i tu. Okej. O kurczę, flag. No nie, nienawidzę takich zadań. Tu. Aha, i mat na C4. Co? Aha, i tu. Okej. O, ciups, co to za zadanie? Aha, jejku. Ślepota szachowa, no. Dobra, pewnie bicie i tu.
I tu. I tu. Jeju, takie długie warianty, to tak mogę zagrać. Aha, szach tu i tu, okej. Tralalilalala, i co? Znowu jakieś trudne. Nie wiem, tak zagram. Źle na pewno, no ale... Zagram czarnymi. Szach? No i co dalej? Tu? I tu, i tu. No. Tu. To mi się pcha na myszkę, więc tak gram. A dalej to już nie wiem. Dobra. Wziątka tu musi być dobra. Brum, bum, 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 bum. Tu. Kurczę, flag. Dobra. No ja tu o rekordzie nie ma co myśleć w ogóle. Tak. Jak zadanie polega na defensywie, to wiecie, że je zrobię, nie? Tu i co, pionka? Nie, C2 jeszcze mogę zagrać. Aha, tu i tu. Dobra. A, tu hetmana chcę dorobić. Cholernik jeden, szach i tu. Teraz królem trzeba odejść. Tu może być. Tu. Szach i mat na E6, dobra. Tu, ej, nie mam żadnego babola, to też dobry wynik. Moim zdaniem. Tu. I co? Aaa! Kurczę, flak, no na pewno nie bicie. A nie, miałem jednego babola, co ja gadam? Dobra. Ej, 47, to całkiem nieźle. Całkiem nieźle jak na dzisiaj. Moja bania zasłania 4 pola? Rzeczywiście. Moja bania zasłania 4 pola. To poczekajcie, bo ja zapomniałem, że tą kamerkę tu przełożyłem. O, to tu. Sorry, widzowie. Byłem skupiony na zadaniach, dlatego nie wiedziałem, co piszecie. No dobra. Jeszcze raz zagram, bo... Kurczę, no na tej myszce rzeczywiście ciężko, wiecie? Jakieś takie wolne, nie? To wszystko jest. To akurat zawiasa złapałem. Żebym ja to tak w Title Tuesday szybko myślał. Jak w tych zadaniach. To by było coś. Ale nie myślę. Dlatego nie potrafię zrobić 8 punktów. Tralalilalala. Kto idzie gdzie? To zawsze jest ważne pytanie. Aha, tu. Kurczę, flag. Figurę zdobywam. Wziątka i wziątka. Ojej, jeszcze szacha musi oddać. Co za... No ten szach wygląda znośnie. Tralalilalala. No i co? Co to za zadanie? Tu? Nie no. Co to było? Szach, szach, szach i mat. Ale zgłupiałem, no. Zaczyna mnie ogarniać. Szach, tu, tu. A figurę mogę wziąć.
To biorę. Jeszcze jakieś maty. To tu. Tu szach wygląda dobrze. Na pewno. Ale co dalej? To już nie wiem. Tu? Nie. No nie, 27. Co tu wygrywało? A, ja tu mam wieżę, ojeju. Dobra, nie no, jeszcze raz. Muszę zrobić co najmniej 40. Żeby nie było siary. To jest w ogóle dobra rzecz, żeby patrzeć na całą szachownicę i wszystkie figury, żeby widzieć. To jest tak cenna sprawa, drodzy widzowie. Nie wyobrażacie sobie. Wtedy możemy skorzystać z każdej figury. A to co? No zdurniałem. Boże. Mat w dwa ruchy. A ja się zastanawiam, jak ten głupi. Tu. Goniec G5. Wow. Wow, wow, iwa. Ale ładny szach. Ładny szach. Ładny szach. I co? Tu po prostu... Szach. Tu i tu. To na pewno szach. I po prostu wzięcie wieży. Ojejku, jeszcze mam tu grać? Ale co tu? I koń D4. To wygląda zgrabnie. O, tu hetman ma duszności. Gramy białymi i tu hecia możemy zaraz dorabiać, tak? Tu i bijemy i dorabiamy. Okej, okay. Tutaj znowu hetman ma duszności. Dobra, to szasio. Tu i jedziemy pionem. Okej. Okay. Teraz trzeba dać jakiegoś chytrego szacha. A nie, można tu wziąć przecież. I tu. I tu. Dobra. No i gdzie tu królikiem odchodzić? Tu. O. Co to jest? No to tu. Ojej! Nie, trzeba było wziąć gońca. Kurczę, fuck. Mówiłem, że po porażce gram źle. Tu. Ale dwa babole się zdarzyły. No i teraz babole niestety wpływają na to, że teraz muszę wolniej grać, bo każdy babol już kończy grę. No i o co tu chodzi? Nie mogę tu zagrać czegokolwiek? Na przykład tu? Ojej, że tu maty mi grożą niby. Aha. Zaraz. Tu jest przecież. Mm-hmm. 40 nawet nie wbije niestety.
Tu? Nie. Dobra, wezmę, chociaż to jest zły ruch. Oj, bez szału. Bez szału te zadania. Pierwsze zadanie najlepsze. Pierwsza seria. Punkty w lidze czy wbijam? Nie. Właśnie wiem, że jest jakaś liga, ale tam nie do końca czaję, o co chodzi. Wiem, że można grać po prostu w cokolwiek. Jakieś towarzyskie partie i się wtedy zdobywa punkty, ale jakoś mnie to nie jara. Szczerze mówiąc. Nie, no przetrwania nie będę dawał, bo dzisiaj tak już jestem zmęczony dość mocno po piłce i po Title Tuesday, w którym znowu nie zdobyłem 8 punktów. Jutro zapraszam na te dwugodzinne, co najmniej po jednej godzinie z każdym z widzów lekcje, analizy ich gry. Nie wiem, która to będzie, czy 19, czy 20. Zobaczycie, jak to mniej więcej może wyglądać, analiza takich partii. Trwają jeszcze zapisy na szkolenie Kings of Chess. Jak chcecie grać lepiej niż ja, to możecie się w każdej chwili zapisać na takowe szkolenie. Tu macie informacje. Broda postanowił przyjechać, znalazł czas dla was, drodzy widzowie. Dużo się będzie działo. No, wisienką na torcie oczywiście jest symultana z Janem Krzysztofem Dudą. No, prawdopodobnie okazji do zagrania z zawodnikiem pokroju Janka. No, ja nie mam na ogół okazji, żeby grać z takimi zawodnikami, więc wyobrażam sobie, jak to musi być w waszym przypadku. Więc wszystkich na to szkolenie serdecznie zapraszam. Adres mailowy jest podany. Więc możecie pisać, jakbyście czegoś nie rozumieli. Oczywiście dla wszystkich chętnych jest to szkolenie. Bez względu na ranking posiadany, też kategorię tam będzie można zdobyć. Rajda wam zrobię, drodzy widzowie na Twitchu, do Badura. Tradycyjnie. Więc widzimy się jutro wieczorem na tych lekcjach. Zapraszam wszystkich. No i co? Życzę wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia.